Jesteśmy live w Hitmanie. Tylko zapomniałem sobie wyciszyć mikrofonu do tartaka. O, czekajcie momencik. No to ekstra, to jeszcze się odcisz na disco, żebym ja też ciebie słyszał. Już się odciszyłem, wszystko jest dobrze. No, bardzo dobrze. No. Jeden przycisk mi zabrakło, ja mam tylko 5 palców. To nie jest takie proste. No, ale udało się, tak, bardzo dobrze. Wszystko jest dobrze. Dzisiaj będziemy w Berlinie. Tartak, byłeś kiedyś w Berlinie? Nie byłem w Berlinie. Ja też nie. W zasadzie nie byłem w żadnym niemieckim mieście. Przejeżdżałem przez Niemcy, ale nie zatrzymywałem się. Wiesz, no zatrzymałem się w jakimś tym mopie na siku, Gusta i siku, nie? Jasne. Ale nie byłem w żadnym niemieckim mieście, jak się teraz zastanowię. Trochę, no proszę. A mi się zdarzyło akurat. Tam w Monachium byłem kilka razy, we Frankfurcie. Znaczy, byłem. Kowal dobrze pisze, byłem w poniemieckim mieście. Bo... A to nie, no to ja mieszkam w takim mieście od dawna. No tak, znaczy wolne miasto Gdańsk, ono bardzo szybko przestało być wolne i było trochę niemieckie. No. No Gdynia to nie. Znaczy, Gdynia też była niemiecka swego czasu, ale powiedzmy, byłem w tych niemieckich miastach, które kiedyś były polskie, potem i teraz są znowu polskie, to nie wiem, czy to się liczy. Tak, najbliżej tak. Niemiec był, tak żeby przebywać dłużej, to byłem w Szczecinie. To, aha, prawie, nad, to prawie nad morzem, także. No. To super. No Pek zaznaczył, że koszulka jest tematyczna, więc jest dobrze. Faktycznie jest. Tak. Ja mam jeszcze jedno ważne pytanie, ono się tu pojawia na czacie, kilka razy widziałem. Czy winiemy się w godzinkę, bo ja mam pranie ustawione? Wiesz co, jak się postaramy, to się uwiniemy. Bo ja tutaj przygotowałem dzisiaj, o właśnie, muszę jeszcze sobie odpalić notatki, dajcie mi momencik, przygotowałem Z tym praniem to oczywiście się nie krępuj, ja sobie po prostu rozwieszę, wiesz. W porządeczku, jasne. Ładna pogoda, nie, to musi wyschnąć. Co tam masz w notatkach? Dzisiaj zagramy w Berlinie. Ja sobie notatki zrobiłem, żeby nie zapomnieć to, co chciałem wam pokazać. Berlin jest taką specyficzną miejscówką w Hitmanie, gdzie nie ma tych takich mission stories, które oni zrobili w każdej mapie praktycznie. Tutaj jest jedna taka historia. No bo są takie wstawki, które jakąś fabułę ciągną przez całą mapę i wiesz, idziesz z miejsca na miejsce, możesz iść jak po sznurku, jak masz te podpowiedzi. No i tam gdzieś jakieś zabójstwo jest na końcu. Ta mapa jest o tyle inna, że tutaj jest 11 albo 12, nie pamiętam, chyba 11. Czekajcie, tak, 11 celów i to są agenci, tacy tajniacy, których trzeba znaleźć, odkryć i zabić 5. I jak zabijesz 5, to uciekasz i jest koniec misji. No ale my będziemy chcieli zabić ich jak najwięcej, wiadomo. Dwa pytania, czyli rozumiem, że to jest w odróżnieniu od wcześniejszych, to taki trochę open world, gdzie nie ma narracji i sam sobie robisz, tak? Troszeczkę, to znaczy, nie, wiesz co, ta narracja tam istnieje, tylko ona jest zrobiona w inny sposób, po prostu. No, aha, kumam. I drugie pytanie, oczywiście, czy możesz spróbować zabić ich wcześniej, czy więcej, czy gra ci każe skończyć, jak jest ich 5? To znaczy, to jest tak, że jak jest 5, to gra ci każe skończyć. Możesz zabić ich więcej, tam nawet jest achievement taki wewnątrz gry, taki challenge, który ja będę chciał dzisiaj zrobić, bo go nie mam. To jest jeden z niewielu challenge'y na tej mapie, której nie mam, którego nie mam i to jest, czekajcie, niech ja sobie tutaj zerknę. Okej, dobra, tylko nie zrozumiałem, czy to jest tak, że nie wiem, rzucisz na ziemię kupon wygrana 100 milionów dla tajnych agentów i zleci się 11 i zabijesz ich granatem, to wtedy zabijesz 11, czy jest tak, że zabijesz 5, to mówisz, nie przeszkadza mi gro, chcę grać dalej, gdzie jest 6? Coś w tym stylu, tak. Oni, bo to jest tak, że oni zaczynają się ewakuować i musisz ich jakoś zwabić albo znaleźć, gdzie oni uciekają i ich wtedy pozabijać wszystkich. Także to jest Daniel jest zaskoczony, bo tym, że na końcu jest zabójstwo, tak jakby nie w konwencji Hitmana. No, takie trochę dziwne, nie? Myślałem, że będziemy coś tam, nie wiem, jedli albo coś, nie udało się. Jakimś samochodem pojedziesz albo coś. Tak. O właśnie, bo ja pamiętam w drugiego Hitmana, jak grałeś, to był na torze formuły F1 pierwszej. Tak, rajdy. Rajdy, tak. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. Tak, tak. Powiedz mi, nie ma pojazdów w Hitmanach, nie można wsiąść do samochodu i się rozjechać. Nie, nawet żadnym motorem, ani skuterem tam, nic, nie ma takich opcji, nie? No. Zaskur pisze, że jak zabijesz 5, to reszta spierdziela i trzeba się przyczaić, aby ich zabić. No tak, on ma rację, tylko że
Ja chcę skorzystać z takiego myku, który znalazłem, i wydaje mi się, że to powinno zadziałać, ale może mi się nie udać, więc to będzie w sumie ciekawa rozkmina na sam koniec. Ale to zostawię na koniec. Moje Rolo pisze, że Berlin to pewnie jakiś klub będzie, albo takie klimaty. Jest jakiś klub techno? Tak, dokładnie. To jest klub techno. I zrobimy tak zwaną rozgrzeweczkę, która zawsze całkiem ciekawie wychodzi. Pokażę wam, jak ten klub wygląda od zewnątrz. On jest świetnie zrobiony w ogóle. Ma fajną muzę w środku i taki naprawdę klimacik. Także... Czy możesz sobie wybrać strój? Czemu on tu jest w różnych strojach na tych ikonach? To zależy od miejsca startowego. Niektóre mają predefiniowane stroje, a niektóre możesz sobie zrobić dowolne. Także ja zagram z miejsca startu, znaczy z wejścia do klubu, żeby było jak najbliżej. I mam już określony strój. No dobra, to dawaj ich. Daję ich, ja sobie zobaczę, się wyświetla się. Zobacz, jaka kolejka stoi do tego klubu. To jest stara taka fabryka, przerobiona na disco klub. To ja mam, mi się jeszcze ładuje, ja mam opóźnienie. O, okej, okay, dobra, teraz widzę. W ogóle wygląda jest fajna koszulka, ma iśliwe techno, nie? Na plecach. Zajebista. Nie, Mike, to nie jest koszulka, to jest bezrękawnik. A to przepraszam, to jest bezrękawnik. To jest różnica. Ja tu na chwilę wyjdę, żeby wam pokazać powagę sytuacji. No. Tu widzimy garbusa, który jest wysprayowany cały. To jest w ogóle takie, to jest chyba jakaś elektrownia atomowa albo nie wiem co, bo to wygląda mi na jakieś takie silosy. I tu jest cała długa kolejka, która stoi, żeby się dostać do klubu. Faktycznie wygląda jak elektrownia, ale powiem, to wygląda w Gdańsku, jest na terenach stoczni, też jest takie miejsce klubowe. To wygląda dokładnie. Trochę ta mapa jest też jedną z lepszych map w grze. Wydaje mi się, że zaraz po Dartmoor ona mi się podoba najbardziej. Ja też tutaj spędziłem masę czasu na niej. Znaczy, powiem ci, ta mapa mi się, znaczy ona podoba mi się, jak jest zrobiona, ale ona mi się nie podoba. W sensie ten klimat techno mi się nie podoba. Dartmoor to jest dla mnie mistrzostwo świata. Nie? Bo no, jest to prawda. Absolutnie inny klimat. Nie? Tak, tutaj pani dobry. Nam każe... O, jest quest. Dzień dobry. Nie chciałem, już jestem jakiś czas, ale gadaliście, nie chciałem. Aha, dobrze. Ja tutaj muszę nalepkę na telefon wziąć i zakleić kamerę, bo nie wolno nic filmować w środku. I ulotkę sobie wezmę jeszcze. Tak się robi? Wróć, jak to... co? Jak co na kamerę? Nalepkę, żebym nie mógł zdjęć robić. Tu pan mnie musi przeszukać teraz. A jak oni sprawdzają, czy jej nie zerwiesz potem za trzy kroki? O Jezu, no to jest okej, okay, dobra, to są Niemcy, oni są uczciwi, dobra, tak, racja. Dokładnie. Nie, opowiadałem wam, ja byłem przed pandemią, byłem na koncercie Jacka White'a w Gdyni. Poczekaj, tak zanim zaczniesz, chcę, żebyście zwrócili jedną rzecz uwagę. Jak ja wejdę na tą dyskotekę, tam zacznie grać muzyka techno, i zauważcie, jak ten hitman idzie i stawia kroki, to jest praktycznie dopasowane jeden do jednego do tych bitów, do basu, który tam zaczyna łupać. To jest w ogóle świetny efekt. Ja nie wiem, czy to będzie dobrze słychać, ale to najwyżej... Aż sobie włączę muzykę na moment. Tak. Dajesz. Czekaj, gdzie? A, to tu się wchodzi. Zrobił taki funky krok? Tak, dokładnie. Się schodzi niżej, ona już ta muza już zaczyna grać. Jak wejdziemy na podłogę, to będzie lepiej słychać, jak on sobie tam zajdzie. No, ta muza teraz tutaj zaczyna grać głośniej. A, sorry, jeszcze za wysoko jestem. Jeszcze powinienem wyjść niżej. Ile to ma piętę? Oj, to ma dużo. Każdy szanujący się klub. 4. Czekaj. Tak, 4. Nie, ja źle poszedłem w ogóle, przepraszam. To miało być... Hit funk. Tak. Znaj swój klub, no. Znam swój klub. A, bo ja zacząłem w innym miejscu. Dobra, zakręciłem się. To ja muszę tam zejść z drugiej strony. Sorki. Z tamtej strony piguły bierzesz. Tak, dokładnie. Tak jest. Tam się na lulki chodzi tylko. A tańczy się tam z drugiej strony. Muszę tego typa tylko uniknąć. To jest jeden z agentów, swoją drogą. Zaskór pisze, że kryjówka bikersów tutaj też jest. To jest prawda? Też mamy zabójstwo związane z kryjówką bikersów, więc by... Tak było w tym, w Party Hard tak chyba było. Dobra, zauważyłem. W Party Hard tak było, że bikersi mieli też swoją siedzibę na zapleczu klubu. Tak, bo tak. Trochę to spieprzyłem. No. Teraz mnie zaczął gonić.
kojarzę tą mapę, bo kiedyś oglądałem speedrun Hitmana, który łącznie trwał jakieś 1,5 minuty, jak ktoś przeszedł wszystkie misje. Tak, ale 1,5 minuty wszystkie naraz? Dobra, tak. nie uda mi się. Że, tam chyba, nie wiem, z 5 minut może, ale jest taki speedrun. No. Pierwsza misja polega na tym, że on wchodzi, oddaje 2 strzały i wychodzi. Po prostu wychodzi. To jest, chyba 6, dosłownie 6 sekund trwa pierwsza misja. Ale to widziałem, to jest w Dubaju, nie? W Dubaju on wysiada z windy, też widziałem, odwraca się i wychodzi, nie? IGN ma, bo raz gdzieś tam speedrun cały jest, ale IGN ma taką serię, gdzie twórcy gry reagują na speedruny ludzi. No i one zazwyczaj są dłuższe, ale ten z Hitmana, tam oni za dużo nie pogadali, bo on trwa parę minut. No niektóre nie, chyba trzy różne chyba. Tam chyba trzy różne tak recenzowali, powiedzmy, speedrun. Mm. Jeden to był właśnie ten N%, to właśnie koleś w 6 sekund robił misję, ale też były jakieś takie, co robili wszystko, co się da, powiedzmy, w jakiś tam, w jakiś tam sposób. Cześć, Bunker. Ale no, to było fajne. Sophie pyta, czy Rammsteina grają w tym klubie. Chyba nie. Nie, Rammsteina chyba... nie. Remiksy tylko techno. Ty, gdzie się schodziło do tego? Nie możesz przeskoczyć? Już się... Dobra, pomyliłem, bo tu są te schody. Ja wtedy je... Nie mogłem ich znaleźć. No to jest, jak się człowiek zgubi w klubie, to tak, no zobacz, jaki to jest tłum w ogóle, nie? Zobacz, jak on idzie i słucha, jak ten bas gra. No dobra, włączę sobie. To jest taki detal, ale on niesamowicie robi tutaj ogólnie różnicę. Ja też tak chodzę w klubie. Też tak chodzisz? Dobra. Tak, też tak chodzę. To tylko na jeszcze bardziej rzucimy piłkę golfową. Jeszcze bardziej sprężystym, ale w tego w DJ-a? Bum. Generalnie wychodzę z tego klubu. Ale nie, dobra, bo to jest piłka golfa. Ja myślałem, że to jest prawdziwa piłka golfowa. To jest jakaś nafaszerowana C4, tak? Tak. To jest z Dubaju, tak, ta piłka? Mhm, jakbyś to mogłeś podmienić. Odblokowałem sobie w ogóle zajebistą kaczuszkę też taką, w kształcie takiego diabełka. To wam potem pokażę. Aha. Super ona wygląda. Też wrócisz w tłum? No, można. Tu jakiegoś golasa. Z tym golasem jest też achievement. W sumie mogłem to zrobić, zapomniałem. Też go nie mam. Trzeba mu zdjęcie zrobić, jak tańczy, wiesz? Na tej balustradzie tutaj. Ale masz zaklejone. No mam zaklejone, teraz mu nie zrobię. Dobra. Ale naprawdę Hitman jest takim ten? Hitman jest taki porządniaczek, że on nie odklei ten naklejki, nawet nie, on. Nie. Nie ma opcji. Chcę wam pokazać na początek, jak można dwóch agentów naraz zabić, rozwalając ich takim neonem, który wisi nad tą całą dyskoteką. Żeby to było łatwe dosyć, to trzeba się przebrać za DJ-a. Można albo tego DJ-a gdzieś tam zakraść się do niego po drodze i zabrać mu strój, albo odblokować sobie tam poziom, któryś, nie pamiętam, za który to się dostaje, chyba za 10, gdzie jesteś DJ-em i zaczynasz z tego booth'a DJ-owego. Ale prawdziwy DJ też wtedy gdzieś łazi, czy musisz na niego uważać? Nie. Tak, nie, bo tam ich jest kilku, wiesz, tam ich jest kilku, więc ja sobie tylko wezmę... O, zobaczcie, tutaj jest ten Remote Explosive z tym diabełkiem. Jak jesteś... Jak jesteś, ale fajne. Ta z monoklem mi się podoba. Mm-hmm. Jak jesteś DJ-em, to faktycznie możesz muzykę zmieniać? Tak, to jest właśnie najlepsze. I tam jest taki, tak wiesz, masz taką konsoletę. Tylko zmieniać muzykę. Masz taką konsoletę, gdzie tam w ogóle tak wiesz, podkręcasz do 13. I ta muza zaczyna tak coraz bardziej grać i potem masz taki, co się nazywa tutaj climax, nie? I takie po prostu już takie apogeum wszystkiego i wtedy się dzieją rzeczy, więc to chcę wam pokazać. Weź graj długo, tak żeby drop nigdy nie dropnął, tak? Dobrze. I główne cele i wszyscy umrą na ten, bo to jest do końca na drop. Tak, tutaj się dzieją teraz rzeczy, ja już jestem w budce DJ-skiej i tutaj sobie gram. Teraz jak zobaczycie, tam u góry stoją strażnicy. No. No i tu masz przyciski, tak? Możesz zrobić hype up. No i potem climax, jak już dochodzisz do tego momentu, kiedy ta muzyka powinna zagrać, więc możesz teraz wcisnąć i zaczynają grać neony i się wiesz, rozświetla się. Tu faktycznie
faktycznie to czeka na drop. Tak. I tutaj wiesz, robisz klimaks i tam się zaświeca się wtedy wszystko, nie? I tak wszystko gra no. I ludzie szaleją i w ogóle się dzieją rzeczy. No i tych dwóch gości, którzy tam stoją, trzeba jakoś zrobić, żeby no coś się stało z nimi. No. To są cele? Tam ci u górzy? To są dwaj agenci. Rzuć ich piłką, no. No mogę. Także pokażę wam, jak to zrobić. Bardzo fajne to jest. A możesz na przykład założyć tam jakąś pułapkę na nich, potem wrócić do DJ-owania i poczekać, aż przyjdą? Okej, dobra. Tak będziemy robić właśnie. Okej. A tak to wymyślisz, to można w tej grze. Tak, dokładnie. No nie wiem, ja bym wymyślił zostanie DJ-em i ucieknięcie razem z całą trupą. Tak, a czekajcie, żebym na schody miałem iść. Kurczę, no, a to zaplecze nawet wszystko jest, ja cię pierwszy. No tutaj jest, tu jest... Jak się okazuje, potem tu jest cała fabryka kokainy, bajkersi no. Na motorach, no dzieją się grube sprawy. Ale ty masz teraz tych dwóch gości tylko jako cel, czy to jest dużo więcej celów? Nie, jest ich dużo więcej, jest 11 wszystkich na mapie, musisz sobie wybrać 5, których chcesz zlikwidować i jest koniec misji. O. Ale to, czyli każda mapa ma inaczej tak te zasady, tak? No bo na tej poprzedniej to co, była tylko ta babka, czy jeszcze ktoś był? Tylko ta babka była. Każda mapa ma swoje cele. Mhm. Czyli to jest taka piaskownica tak naprawdę, bo masz 11, to pewnie masz... Tak. Dokładnie, zaproś ich wszystkich na tą kładkę, tych wszystkich 11. Wyślij im SMS-a, spotkanie na kładce. Tak, chciałbym. I zostaw tą kaczuszkę tam. SMS-a też możemy wysłać, potem będziemy wysyłać, to wam zaraz pokażę. Dobra, tutaj potrzebujemy... Tu potrzeba pogrzebać, ale nie mamy śrubokręta, więc ten śrubokręt trzeba sobie jakoś zdobyć. Kurtyz już pisze, wystarczy puścić na DJ-ce Zenona Martyniuka, tak jak ci sami spadną. Fajnie może było trollować ten parkiet, ale podejrzewam, to już był wtedy symulator DJ-a, a nie hit. Tak. DJ Hero. Co zrobiłeś? Włączyłeś błąd? Tak. Prot? Prąd? Strum? Ten koleś przyszedł i go teraz będzie włączał z powrotem. A ty go kill im wtedy. Zabijasz oddaj mój młotek. Nie, zabijasz czy obezwładniasz? Bardziej mi od jego śrubokręt chodziło, obezwładniam tylko. Kurwa, nie było tam żadnego śrubokrętu obok? Musiałeś gościa zabić, żeby zabrać? No nie było, znaczy są w innej części mapy, ale to jest najprostsze. No tak, no komu by się chciało chodzić, nie? No. Lepiej kogoś młotkiem walnąć. Tu nie powinno być problemu, żeby kogoś schować, nie? Nie. Tą panią też musimy się tej pani pozbyć, żeby nam nie bruździła za bardzo, więc ten manewr wykonamy jeszcze raz. Ale oni tak bez końca będą przychodzić do tego prądu? Nie, bo tam on stał z tą babką i sobie dyskutowali na różne tematy. Jak się wsłuchasz, o czym oni gadają, to mówią, że tu generalnie z tą elektryką to jest problem i jak to kiedyś pierdolnie, to inoros, nie? Aha, nie, to wiesz, to tak fajne, bo to są takie sound cues, nie? Oni, tak. Wiesz, możesz sobie podsłuchać, możesz się domyślić, o co chodzi. Dokładnie tak. I Toka pisze, że też kogoś morduje za każdym, jak potrzebuje śrubokrętu. Przypomnij mi, żebym miał zawsze śrubokręt przy sobie, jak się byśmy się zobaczyli kiedyś. Spoko. No tak, rzucanie przedmiotami w Hitmanie to jest moja ulubiona mechanika na pozbywanie się celi. Geniusz. Nigdy się nie zmieniajcie. Nie. Ile osób wchodzi do jednej skrzyni? Dwie. Maksymalnie dwie. Dobra, więc tych się pozbyliśmy. To zmienili w trakcie części, czy od pierwszej części można było dwie? Bo coś mi się kojarzy, że kiedyś chyba zadaliśmy to pytanie i wyszło, że można w nieskończoność wkładać. Nie, w nieskończoność na pewno nie. Dobra, robimy krótkie spięcie tak zwane. A nie można ścieśniać jakoś? Czekaj, ja źle zrobiłem chyba. Ja miałem to... Czy ja miałem to włączyć? Nie, dobra. Jest ok, dobrze to. Co myślałem, że mi się coś popieprzyło. Jest ok. Idziemy teraz do DJ-ki z powrotem. Zaskup pisze, że w Bloodmany można było w nieskończoność. Czyli w tych starych można było jednak, ok. Ja tych starych Hitmanów tak dobrze nie znam, nie pamiętam. No ja chyba najwięcej w dwójkę grałem. Potem te inne trochę, ale w Silent Assassin chyba się nazywała dwójka. To dwójkę... Ja chyba tylko w jedynkę. Pamiętam taką misję w teatrze jakimś w Rosji chyba.
O, tutaj DJ stoi, możemy go teraz dismissnąć, powiedzieć, żeby sobie, że ja gram następny set. Powiedz mu, take five, ja spuszczam następnego dropa. Tak. Fajnie jakby ten, podpisali umowę z kimś na licencjonowaną muzykę, na przykład, nie wiem, takiego Mausa tutaj dali, nie? No, w sumie. Mausa chyba najczęściej tak gdzieś isterygują, nie? W grach. No. Poczekam aż tamten sobie przyjdzie, więc ja tutaj będę grał co trzeba. Ten jeden tu cały czas stoi, a drugi się przechadza. Tak, drugi się przechadza, on tu przyjdzie prędzej czy później, więc musimy chwilę na niego poczekać. Okej, okay, a chcesz zdradzić, jaką pułapkę zostawiłeś, czy to ma być niespodzianka? Bo ja tylko widziałem, jak wetnąłeś śrubokręt w jakąś skrzynkę elektryczną. Tak, no zrobię tak, że ich porazi prąd, bo tam wisi takie serce jakby wielkie, ono tak eksploduje taką energią świetlną. No i ja to zrobiłem, że eksploduje bardziej. Okej. No czyli to nie, jest, to nie jest jakiś EMP, tylko normalny wybuch, tak? Tak. Okej. Po prostu wyłączę muzyczkę. Ale tam się buduje to, ale on chce dropnąć. Mhm. Chce dropnąć, ale nie może. Pokaż pakiet. Tam już są na pewno cali spoceni, cali oni się nie mogą doczekać. No. Najfajniejsze jest to, że ci ludzie, praktycznie każdy jest inny. To no, ciężko tu zauważyć dwie takie same personki. Jezu, idzie tamten czy nie idzie? No tam z lewej na podejście jest jeden żywy w białym podkoszulku w Whitebeaterze. A on już sobie puścił drogę. On se puścił mocniej w słuchawkach. O, chyba idzie ten drugi też. Ktoś tu jest naspeedowany. Najśmieszniejsze jest to, że grałem wczoraj dokładnie to, żeby sobie przypomnieć. I zrobiłem to praktycznie w 3 minuty, nie? Oni, jak ja wszedłem do konsolety, oni już tam stali, tylko nacisnąłem guzik i było po sprawie. Cześć Musielo. Cześć. Hej, Marek. Musielo. Hej. No ale to właśnie to jest ten, no, to jest właśnie Hitman, nie? Że trzeba swoje odczekać, nie? Tak, tam mają jakieś swoje ścieżki. A powiedz mi, czy to jest gra, na której można polegać, że jak coś ci wyjdzie i drugim razem zrobisz dokładnie to samo, to znowu efekt będzie taki sam? Czy w grę wchodzi jakaś fizyka? Nie, rzadko. I pewne niedoskonałości. Znaczy tu niedoskonałości są, ale większość tych takich zabójstw, które przygotujesz, to one wchodzą. Okay. No idziesz, bo, czy nie idziesz? Wiesz, bo czasem na przykład mam takie sytuacje, że gram w jakąś grę i próbuję coś zrobić i próbuję 15 razy i cholera mi nie wychodzi. Coś muszę robić źle. Mhm. Potem zaglądam do walkthrough i w walkthrough jest napisane, że mam robić dokładnie to co robiłem. Ale dlatego, że jest jakiś lag na skakaniu albo fizyka wchodzi w grze zaimplementowana, ja mogę chcieć robić to samo, a efekt jest różny, nie? Tak. Ale mam wrażenie, że w Hitmanie to by było denerwujące, jakbyś nie mógł polegać na tej mechanice. No, wiesz co, czasem się zdarza, że coś nie trafisz, bo trzeba naprawdę taki dobry timing mieć, nie? Szczególnie w strzelaniu ze snajperki, gdzie masz jedną możliwość. Mm. Ale większość wchodzi bez problemu. Dobra, są obaj. Robimy light up, podkręcamy. I teraz, uwaga. Strzelam, że gość pod koszulką nie przestanie tańczyć. Koszulkę mam. Publika szaleje, zobacz co tu się wyrabia. What? O, oślepłem. Tam się generalnie pali wszystko u góry, nie? Nie przeszkadza. I jedyne co może do nich dotrzeć, to ewentualnie swąd spalonych ciał, ale... Najlepsi są tutaj ci goście, oni z pajeczkami stoją, w ogóle cały czas sobie odpalają, tam u góry ludzie płoną, ale nikt sobie nic z tego nie robi. Jest dobrze. No, więc to były pierwsze zabójstwa i z tego co ja pamiętam, to tam zginął agent Montgomery i agent Banner, albo Tremaine, Banner chyba. Okay. Każdy ma swoje imię, nie? Miło. Tak. Zaskur pisze, że w misji w Mendozie trzeba bardzo dużo czekać. Oj tak, no nie będę wam spoilował, ale tam się też fajne rzeczy dzieją. Ona nie jest taka dobra ta miejscówka jak ta, ale ma ciekawe zabójstwa, takie bardzo niebanalne.
A co to było za kilkam z lewej strony? Ktoś te ciała sprzątał? Tak. Przychodzą goście i je sprzątają. Widzisz tam u góry, on je ciągnie. Ale co ty się go pytasz? Oni pracują z tobą, czy... Nie, oni pracują tutaj na budowie. W sensie to są ich kumple. Aha, tych, którzy giną. I to im nie przeszkadza. W sensie, nie, absolutnie w sensie, nie. W sensie smród im przeszkadzał, dlatego smród im przeszkadzał, a nie dlatego, że... Okay, dobrze. Dokładnie. Zresztą nie zdarza się to częściej niż rzadziej. Tak. Skoro mają oddelegowanych ludzi do sprzątania ciał i worki, to się musi zdarzać częściej. Tak, oni są przyzwyczajeni. Jest fajny tutaj motyw, ja postaram się go zrobić, tylko muszę iść po paczkę kokainy, taką cegłę całą. I trzeba zabić strażnika tą paczką z kokainy, którą wrzucasz w taki duży wentylator, nie? No, podchodzi i tak robi takie... Mam nadzieję, że go po prostu go rzucasz w głowę, ale... Czy go tłuczesz tym jak cegłą? Też można. Zabicie kokainą. Też można. I na końcu wstajesz i mówisz, narkotyki zabijają. Jeszcze było pytanko. O, Jednopyłek pyta, czy grałeś w wersję na VR-ze? Nie. A wersja na VR-ze jak działa? No bo to jest z trzeciej osoby, to zastanawiam się, to przechodzi w pierwszą osobę wtedy? Wiesz co, wydaje mi się, że tam jakieś takie były drobne uproszczenia. Ale ja nie dam głowy, bo samemu nie grałem, tylko gdzieś czytałem, więc nie chcę nic pomylić. Na jakie VR-y to wyszło? Na PlayStationowe, czy tylko te Oculusy, czy coś? Pewno jakieś PC-owe. Pewno jakieś PC-owe. Nie podejrzewam, że to na PlayStation, chociaż kto ich tam wie. No. VR z perspektywy ofiar grasz, no to nie byłaby ciekawa gra. O Jezu, ja nie mogę być przebrany za tego gościa. Czemu nie możesz być za... No bo nie wyjdę przez bramkę, muszę iść tutaj tyłem. Bo czemu? Masz kontrakt podpisany i masz grać do, wiesz, do pierwszej. Tak. To jesteś DJ-em czy niewolnikiem, że na fajkę wychodzisz, no. Tak. Ten kole... Nie, bo niektórzy są bardzo podejrzliwi i są w stanie mnie zauważyć. Ty, a to jest ten, co tańczył na gołej klatce, znaczy na tym, z boku, na tym podeściku. Myślisz, że to jest mój ulubiony? Nie, ten ma te ogrodniczki. A nie, tu jest. To jest ten. Ten w ogrodniczkach to jest inny. On tutaj z nim można w ogóle zagadać. On ci pomaga wtedy. Tak. Bo on tutaj gdzieś miał rower, z tego co ja pamiętam. Oczywiście, że rowerem przyjechał. Oczywiście. Tak. Jeszcze ma koszyczek. A nie, dobra, poczekaj. Z kokainą? Bo to są bag of tak zwane medicine pills. On potrzebował je właśnie, ta cegła z kokainy, ona jest u bikersów. Ja muszę iść do bikersów. Tak, tak. Wszyscy czasem potrzebują bag of medicine pills, medicine w cudzysłowie. W cudzysłowie, tak. Dobra, idziemy. Przy okazji pokażę wam inne zabójstwo jeszcze po drodze. Co możesz zrobić z paczką medicine pills? On mi pomaga, bo to jest na samym początku gry przydatne, jak nie masz nic odblokowane, on ci pomaga się trochę dostać do środka. Kurde, ja nie mogę wejść w tym przebraniu. A ci tu co? Czego oni pilnują? Mnie podobno. No przy pana, czy to jest DJ słynny, taki. Chciałbym się tak wspinać, z taką lekkością. Ja się tak wspinam zawsze. Nie używasz windy, tak? Nie, ja mieszkam na drugim piętrze, szybciej jest mi się wspiąć po balkonie. No tak. Omijasz cały ten proces wpisywania kodu do klatki, tak. I tak dalej. Widzicie ten dźwig? Widzimy dźwig. No to dobrze, że widzicie ten dźwig. Tylko żeby ten dźwig uruchomić, potrzeba tutaj włożyć bezpiecznik. Ja nie pamiętam, gdzie ten bezpiecznik jest, ale on gdzieś tu był blisko. Jak znam tą grę, to musisz kogoś zabić, żeby wziąć ten bezpiecznik. Nie, ale najpierw trzeba śmigłowiec skombinować, obudzić pilota, żeby przyszedł do pracy, zabić go, ukraść śmigłowiec i wylądować na tym dźwigu pewno. Tak, ten bezpiecznik chyba tu w śmietniku leżał, o mam. Dobra. No tak. Darygani, tak, razem z zakupami. Odpal motor, to pewno ich motor jest. Na Bigo. Shit. Muszę się z nimi trochę pobawić. Głupi ci Rzymianie. Oni są bardzo głupi momentami, ale to jest przynajmniej fajne, bo dzięki temu ta gra jest taka dobra, bo tak jak oni by byli za dobrzy, to byś się frustrował, a tutaj... No tak, bo to jest jednak gra w wyuczenie się też, nie? Tego, tak. Jak oni się zachowują. Dokładnie.
To jest też jeden z agentów. Ten ochroniarz? Nie. Tak. Dobra. Powiedz mu, żeby tutaj stanął, bo chcesz dźwig na niego spuścić. O, zaraz mu powiemy, żeby stanął. A wiesz, w którym miejscu spadnie ten czy? A, zaraz. Nim można w ogóle sterować. To jest tak, że... Poczekajcie, czyli nim można było sterować, bo się ale pierdzieli. W Hitmanie nie ma tych zniszczeń budynków, nie? Nie. Zrobisz save'a? Mogę zrobić. A, głupio nie zrobię, by było, nie? Poczekaj, nie zrobię tak. Teraz mogę zrobić save'a. Głupio było, jakbyś nie trafił. Zdarzało mi się nieraz. A oni się alarmują na takie wydarzenia, że o, rany dźwig spadł. Coś... Tak, przybiegną tutaj, będą szukać winnych, no ale nie znajdą. No, okay. No to grawitację niech. Przybiegną z workiem od razu, żeby zabrać tego gościa. Halo, worek? Potrzebował worek? Kto gdzieś z naszych umarł? Fajnie. No. Tamci dwaj, co siedzieli przy stoliczku, nagle wstali i mówią, ty, coś się stało chyba. Idź zobacz. Ja usiądą zaraz. No. Ty młody, idź zobacz, ja postoję. A to morderstwo było po to, żeby ten rower im ukraść, bo teraz możesz spokojnie iść i im zabrać. Bez problemu, tak jest. It's me, nothing to report. No, to jest zdanie trochę niby, że no, myślę, że... Na żadnej budowie tak się nie robi, że się towar zawieszony na dźwigu zostawia, jak się wychodzi. Ale oni tutaj na krawędzi żyją, chłopaki. No, w końcu to Niemcy. No. Okej, okay, no ale widzę, że wszyscy obserwują efekt, a nie szukają przyczyny. W sensie nikt nie pomyśli, że pójść do dźwigu. No, zbyt przejęci są prawdopodobnie. Daniel pyta, kto nie trafił granatem w Resident Evil 5? Kubar pewno, co? A nie wiem. No Kuber, no. O, widzicie tam tego typa, co wchodzi przez drzwiczki? To był dostawca pizzy. Dostawca pizzy nam się przyda do następnego zabójstwa, bo bajkersi bardzo lubią jedzenie na dowóz. Wiadomo. Możesz się przebrać za bajkera? Mogę. Jebło, nie drążą tematu, no tak. Tak jest. Kto by chciał raport pisać, nie? Tutaj jest wózeczek dowoziciela jedzenia. Spuść mu powietrze. Tak. Podnieś go dźwigiem i spuść ten wózeczek na kogoś innego. Czekajcie, czy ja mam truciznę w ogóle? Mam. O, i to jeszcze lethal. Ale zajebiście. O, ten, ale to on już piękne. Ale on już im oddał pizzę, to jak ty chcesz to zrobić? Zaraz sobie poradzimy z nim. Chyba, że chcesz motor otruć, to nie, ale nie wiem, jak to działa. Wlewasz do baku i... motor robi... i się przewraca na bok, okej. W ogóle zajebiste rękawiczki ma ten DJ. Bardzo mi imponuje. Faktycznie, ja będę zwrócił uwagę na rękawiczki. No ale teraz to wyglądasz, no. No. Wow. Czekaj, gdzie tu jest? Ja mogę go schować tu chyba. Jak J-Rock. Wyglądasz, jakbyś miał pierwszy album dropnąć za moment. No tak będzie. Ja myślę, że ten climax. Nie. Ty nie dropujesz albumów, ty dropujesz ludzi. Ludzi. O, tak dobrą nogą dzisiaj wstałeś. No. Ale wiesz, że musisz mieć pizzę, jak dostarczasz pizzę, nie? Tam leży pizza na tym. Na motorku. Myślałem, że ten tutaj. Myślałem, że ten worek na dole to raczej było ten calzone, a nie pizza. Nie, znaczy ja nie wiem, czy to jest pizza, to jest jakieś takie pudełko z jedzeniem, no po prostu. Mm-hmm. Więc otwieramy. Hungryś, tak. Poisonuje food. Little. Trochę będzie śmierdzieć, ale... Bratwurst i pretzle. Tak. Tam jakieś fryteczki widziałem, kawał szyny. Moim zdaniem to była golonka. Aha, bo to tu jest. A tam co? Gdzie on tam był? Siku zrobić? Drobne policzyć? No fajkę może był odpalić, nie wiem. Teraz ten drzwi otworzy. Może tę kwestię sobie przygotowywał, co powie, jakby drzwi otworzył. Tak. No tak gadać do ciebie zawsze chciał, dlatego tak często zamawiają. Dokładnie.
No otwieraj te drzwi. Ragnarok Disciples. No. Dzień dobry. Ja tu przywiozłem jedzenie. Leave the food and get lost. Come on. No. Pozwól, że jak wejdę bez, za tobą, ja, będę zabij go. Powiedział, że bez napiwka, więc go zabój. Zabij go. Tak. Bo mnie tu generalnie nie może być, nie? W środku. Smacznego, motherfucker. Smacznego, kurwa. Cyk przez okno. Tak. Nie, nie. Wrzuć od razu ten. Czarną bilę wrzuć od razu do tego. Whoever ordered the food, your shit is here. Jak to nie on? No nie, bo to ten drugi będzie, ten czerwony, co idzie tam z karabinem. Z karabinem nawet lepiej. Mhm. To można na kilka sposobów zrobić, bo można go na przykład nie otruć, ale zrobić tak, żeby się posrał, nie? I pójdzie do kibla wtedy. Mhm. Ale nie umrze z rozesrania, tylko umrze go zabić. Będzie rzygał. Wtedy możesz go zabić na kilka sposobów. My foot is here. Się poskładał chłopak. Powinien się po brzuszku masować. Mm-hmm. Ci nic. Agent Lowenthal to był. No i teraz i go co? Podniesie do wora i dzień jak co dzień, będzie się to życie toczy się dalej. Ja pierdolę, muszę mieć ruch na pracuj.pl, tam cały czas muszę szukać nowych, no kurwa. Tam ogłoszenie nie schodzi, no. Zobacz, podnieśli karabiny, nie? Mówi, dobra, to mi się przyda, to olej. Tak. Oddaj buty, kurtkę, karabin. Tak. No, więc generalnie jest luzik. Już masz trzech. Tak. Ty, ale sprzątanie tych... Nie, czterech. Zrób save'a. Zrobiłem. Sprzątanie tych broni, to tak oni wszyscy tak mają w nawyku, bo ty byś sobie pewno podniósł tą broń, nie? Wiesz co, czasem sprzątają, czasem nie, różnie to bywa. Ale na przykład piłką bilardową możesz kogoś rzucić. Ponoć w kiblu jest przebranie bikersa. Jest. Taka śmierć? To tak, nie, to nie zabija, ale bardzo mocno ogłusza. Czekaj, gdzie to było? Gdzieś tu w szafie chyba. O, tu. On go teraz podniesie, nie? Hey, you alright? Który ten otruty tego znokautowanego? Nie, ten drugi, co przyszedł do ich obu. O. A to zielone na ziemi to jest kamera, tak? Rozumiem. Tak. Kamera cię rozpoznaje w przebraniu? Tak. To akurat to nie powinna. Znaczy nie, kamera tylko rejestruje, że cię widziała i jak nie chcesz mieć ujemnych punktów, to musisz znaleźć miejscówek, gdzie mają taki recording room i taśmy zniszczyć. Mhm. I to jest gdzieś chyba nawet tutaj obok. W sensie, okej, boomer, pewno dysk wyczyścić, bo taśmy to... No, jest, coś w tym stylu. Cześć, pan Perso. No. O, noże. Co ty byś sałatkę robił? Patelnia, noże? Tym bym sobie porzucał. Mike, a oni często dorzucają, bo tam są te takie, jak to się nazywa, elusive targets? Coś w tym stylu? Są. Te eventy? Co? Ja przestałem je śledzić, ale tego jest trochę. Bo ty bardziej myślisz, że jak ktoś jest tak balls deep w to, nie? I sobie już ograł na wszystkie sposoby, wszystkie mapki i tak dalej. I by chciał nadal grać. To wpada na tyle często, żeby co chwilę ktoś miał co robić, jak będzie tak... Wiesz co, to jest ten? Chyba z raz na dwa tygodnie ten Elusive Target. Bo ale to jest ten, co jak raz ci się nie uda, to już dupa? Tak. Czy masz tylko jedno podejście do tego? No to jest trochę lipa, nie? Bo czekasz dwa tygodnie i potem kurna straczki dostaniesz i musisz lecieć i... Ale wiesz, trzeba, no nie? to jest event dla takich ludzi, dla których endgame to już jest za mało, nie? Oni potrzebują czegoś więcej, więc... Rozumiem. Ale wchodzą jakieś inne jeszcze rzeczy oprócz tego? Typu na przykład coś się zmienia na mapach, czy coś w tym stylu? Sezonowo czasem zmieniają mapy, czasem dodają też takie tryby, bo jest taki tryb eskalacje w ogóle. Więc to są na tych samych mapach, ale totalnie inne misje. O, no właśnie o coś takiego, czy mogą być jakieś inne cele, tak? Inaczej ścieżki mogą mieć, czy coś tak, w tym stylu? Tak, dokładnie. Możemy to zagrać za chwilę. Czekajcie, czy ja mam jeszcze... Lucy w target, to rozumiem, to są dla takich hardkorów jak ty i ja, nie? Co no, dokładnie. No, taki nie dla mnie, ale nie, dokładnie nie tak. Nie quest, tak, ale Tartak już tak. Tak, bo nie popełniają błędów. No.
No tak, tak, wiesz. Przychodzi od razu i 2 tygodnie czekania musi ten perfect tak. score i znowu 2 tygodnie. 6 sekund perfect score. Idzie na Iberbona. Tutaj rośnie marihuanina prawdopodobnie, albo jeszcze coś, ja się nie znam. I tu biega sobie strażnik, który bardzo... To są pomidory, Mac. A pomidory, o, bardzo dobrze. W sumie podobnie, tak. Ja teraz hoduję pomidory w ogródku i takie właśnie są, tak. No, to wszyscy wiedzą. Jak przyjdzie Mr. FBI Man, to też powiedz, że to pomidory. Tak. I ja teraz mogę zapoizonować ten sprinkler. I zrobimy tym. Okay, to wszystko... Luzi target jest raz na miesiąc. A, czyli interaktyw... na miesiąc, okej, okay, nie na 2 tygodnie, tylko na miesiąc, dobra. A ja Interactive strasznie zrąbał, bo za targets już nie ma żadnych nagród. No ale ile można tych nagród wymyślać, nie? To bardziej teraz... tak chyba dla fanu jest. Jakaś tam marcheweczka, nie? To... Okej, okay, a ten? Tak teraz wejdzie Garden Event w Dartmoor 5 sierpnia. Okej. Okay. Jakiś event. Zatrułem teraz sprinklery, które będą podlewać pomidory, a ten strażnik, no który idzie to... się, napije tej wody od pomidorów i uważajcie, co się z nim stanie. No ale come on, kto pije wodę z pomidorów? Pije wodę po ogórkach, to rozumiem, po pomidorach. Woda z pomidorów się myje, tylko pomidory, a się wodę pije. Teraz muszę to wyłączyć, żeby się samemu nie zatruć. Woda po myciu pomidorów to jest bulion pomidorowy, czy co? Tak, teraz uważajcie, bo będzie... Pomidorówka, się działo. Tak? Trzeba go dobić, bo on teraz leży nieprzytomny tylko. No to masz topór, nie? Ale rzuć, nie? No tak. Porzucanie. Weź, wyjmij ten topór, żeby nie było śladów. Żeby nie było siary, żeby, no. Żeby nie było podejrzeń, że ktoś go zabił. Mhm. Toporem w głowę. No. Tylko chyba można tutaj rzucić za... A nie, tutaj go nie można rzucić. Wrzuć go do tego, do kompostu. Wiesz co, właściwie wydawało mi się, że można go rzucić tu do środka, ale chyba nie. Zresztą nieważne, tu i tak już nikt nie przyjdzie. Nie można go do pomidorów rzucić? Nie, do pomidorów niestety nie. No i to był 5 i teraz generalnie można zakończyć misję, nie? Masz, bo... jakbyś zrobił wszystkich 11 w misji, to jesteś super lepszy wynik na końcu. Tak, tak, tak. Elo? Tak. Czy... Mhm. Za to jakieś chivosy i odblokowanie jakieś tam. Dokładnie tak. Że odblokowujesz rzeczy tak faktycznie przechodząc 30 razy taką misję, tak? Na różne sposoby. No tak, tak właśnie jest. Uciekniemy motorem bikerów, bo mamy strój bikera i chyba klucz, jak dobrze pamiętam, no, to możemy tym motorkiem odjechać. Jedyne słuszne, oprócz tego roweru. O, nie, tak, masz rację. Lepszy byłby ten rower z żółtym koszyczkiem. Jakbyś nie uciekł, to byłoby lepiej. Możesz nim uciec. Rowerem można uciec, tak, ale nie tym z żółtym koszyczkiem, rowerem. Tylko innym. To rowerem w następnym razem uciekniemy. Mamy dużo czasu jeszcze. A jest Moltobene? Ja nie znalazłem w tej części Moltobene, wiecie? Kurczę. To w dwójce właśnie, było, nie? Ja miałem jeszcze tak wziąć ten. Miałem wziąć jeszcze kokainę. Ona gdzieś tu leży, czekajcie. To właśnie, musisz kogoś zatłuc kokainą. Ale jak teraz weźmiesz tą kokainę, to będziesz ją miał na następną misję na przykład? Nie, właśnie nie, ale może mi się uda jeszcze tamtemu gościowi pokazać. Ale nie, czy... A dobra, przyjdziemy tu innym razem. Zdanie się powinno kończyć, czy jak weźmiesz tą kokainę, to będziesz ją miał. No tak, będziesz ją miał, to samego posiadania warto wziąć. Na chwilę. Czy to jakiś food truck stał, co tam było na wprost? No, jakieś kombinacje. Kuchywuchst. Kuchywuchst, tak. Sayonara. Pojechał Hitman, sayonara, Salvatore. No, nikt się nie zorientował. Nie, znaczy, wszyscy się zorientowali, ale nikt się nie przejął. Absolutnie. Nie. 5 zgonami. Nie dał faka ani jednego. W skali od 1 do 10 tak na 3 się przejęli. No. Dobra, teraz chcę zobaczyć, jak kogoś zatłuczesz tym sztangą kokainy. Dobrze. Dobrze, specjalnie dla pięciu. Ciebie to zrobimy. Pięciu. Tłucz ich po twarzach. Tak, także tak, na koniec będzie już się przesiągnięta na czerwono ta cała kostka. Dobra, będę bikerem na początku, to będzie łatwiej. Miki Men pyta, czy może zabić wszystkich 11 naraz? No, naraz jest ciężko. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe naraz. No chyba, że im wyślesz SMS-a, że spotkanie na kładce. No na przykład. Dotknięciem basu. Tak. No, siedzę sobie z ziomami.
Poczekajcie, tu jest jakieś piwo. Ale to nie jest Molto Bene, nie. Czy to nie jest tak, że Lockpick... No Molto Bene to nie było piwo. Nie, to była puszka spaghetti, no. Aha. A i oni teraz... Ty od zawsze byłeś z nimi tutaj, tym bikerem, tak? Mhm, oni... tak. Czyli to jest long con i od 20 lat pod, na przykrywkę pracujesz, okay. Tak, ten jeden widzisz SMS-a, pisze, drugi ogląda, jak się sushi robi. Tym na wakacjach byłeś. Tak. A ten udaje, że pracuje. No, generalnie tak. Dzień jak co dzień. Wezmę sobie kulkę, bo ona jest dobra. Czy z lockpickiem to nie jest tak, że go musisz mieć zawsze? W zasadzie nie. Zajmuje slot? Nie musisz. Możesz go nie brać. O, tu jest cocaine brick. No, jak oni ich zmieniają co 5 minut, bo ktoś ginie, to już nie ma sensu ich zapamiętywać. W sumie racja. No. Ale on się nie przejął, że zabrałeś. To jest bardzo droga kostka kokainy. Nie, widocznie tamta, ona była na straty może, wiesz? A tak, opakowanie naruszone. No. Mam tą kostkę, ten kilogram amfetaminy, ale ten kokainy, ale opakowanie jest naruszone, nie mogę go sprzedać, nie? Dokładnie. Na Facebooku pewno. No. 10 kostek, wszystkie w idealnym, wszystkie nowe, tylko z powodu opakowania. Opakowanie nie sprzedać. Tak jest. Teraz nią rzucasz, czy tak bijesz? Jak? Nie, czekajcie. A, bo ja poszedłem chyba nie tu, nie miałem iść tutaj, w inne miejsce, sorry. Przypomniała mi się mapa z Rainbow Sixa, ten Clubhouse. Motocyklowy? No, pamiętacie, to była jedyna mapa, której po roku grania cały czas się gubiłem. Tak, wszyscy się gubiliśmy cały czas. Nie pamiętam, która klatka idzie na dół. Się prowadzi. No. Tutaj ktoś napisał ha, 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 ha na drzwiach zamurowanych. Ładnie. To kokainę chcesz spuścić do wentylacji, tak? A może ją spuścić tak, żeby cały parkiet zasypało kokainą? Generalnie mogę rzucić kogoś tą kokainą, nie? I też będzie git. I no się wtedy tak rozsypie, takie puch się zrobi? Nie, no jak kogoś rzucisz, to nie. Nietrafiony prezent na urodziny ta kokaina, dlatego sprzedaję. Nie, dokładnie tak będzie. Odpakowane w celu sprawdzenia, tylko tam paluch umaczony. Jakiś ślad palucha wsadzonego. Dobra. Oj, ona się rozsypała, co za pech. No i to jest śmierć, no. Tak mógłbym zginąć. Tak mógłbyś zginąć, tak? O shit. Jest challenge, żeby rzucić w dealera tą kokainą. O. To jakby wszyscy tu... O, wow. No nie, on cię widział, Mike. Moim zdaniem on cię widział. No wiem, no widział mnie. To już jest nieelegancko. Wiesz co, połóż jednego na drugim, posyp ich kokainą. jak ktoś przyjdzie, to zobaczy, że to była impreza. Ale jebło. Zaraz wgram save, ale sobie postrzelam z shotguna chwilę. Masz shotguna? Pewnie od nich, tak? Teraz już mam. Dzień dobry. Czy są jakieś ułatwiacze w celowaniu? Jakieś zwolnienie czasu, czy oznaczanie celu? Nie, to nie, musisz nie po prostu trafić. Mhm. Okay. Niestety. No bo jak, nie bo graj, jak, nie się, graj, tak. Jak no. się skradasz i masz to rzucanie w kogoś, to on ci się przylepia, nie? Ale to tak długo, jak jesteś niezauważony. No, rozumiem, że jak gówno wpadnie w wiatrak, to już tylko na sobie możesz polegać. Wiesz co, niekoniecznie. Znaczy tak, ale możesz się łatwo przebrać i tak poprowadzić to, że nikt ci... Nie znajdą cię, nie? Po prostu nic się nie stało, gramy dalej. Kozacko pytam, na jakiej platformie grasz? Na PC-cie. Na PC-cie gram. To jest ten, co cię nakrył wtedy? Tak. Ten tu generalnie ma dobrą snajperkę. Możesz podejść i tak po cichu, przykryć mu tą kokainą. Nie, ja tą kokainę chcę zostawić na później, bo ona mi będzie potrzebna tam na dole. Wiadomo. Wiadomo. Wszyscy chcemy zostawić na później. Wszyscy chcemy mieć kokainę na później. O, nie mam poisona. Może tam gdzieś leży, czekajcie jeszcze. A czego szukasz?
Poisona, a tu nie ma Poisona. A, bo on tu ma kawkę. Tak, chciałem mu zatruć kawkę, żeby tak było. A kokainę do kawki możesz dać? Nie, kokaina nie jest czymś, co można dosypywać. No, mówmy się, to musiało być, nie wiem, kawę do tej kokainy byś musiał dodać, a nie na odczucie. Ej, no by zrobiłbyś mu to. Słodzisz kawę kokainą i ty myślisz, że co się stanie, no będzie miał dobry dzień, no. Tak. No wiem, ale taką ten, herbatkę po zbójecku byś mu zrobił, no. Po zbójecku. Bawarkę taką byś mu zrobił z kokainy. No. Dobra, walić go. Rozumiem, że samemu też nie możesz zażyć tej kokainy. Nie. Taki potencjał. Chodzisz dwa razy szybciej. Taki potencjał zmarnowany, no. Wybaczcie, że się tutaj trochę błąkam, ale trochę szukam tego, tej trutki. Szukaj, szukaj. Ale jak jej nie znajdę, to się nic nie stanie. Ja po prostu pójdę w inne miejsce i tyle. Dobra, czekajcie, co ja teraz mogę zrobić? Co ja chciałem wam pokazać? Tu jeszcze mamy... Delivery food był, juice bar... O, wiem co zrobimy. Tylko czy ja mam... Potrzebny mi jest klucz francuski. Musicie mi poszukać klucz francuski, proszę bardzo. Kokainowy grzaniec. Klucz francuski gdzieś tu leżał niedaleko chyba. Uważaj na kamery. Tak, kamery mam obcykane. To jest tak, też by było fajne, gdyby kamery na przykład było fajne, jakby zmieniały miejsce, a z drugiej strony no, są takie logiczne miejsca, w którym powinny być kamery, nie? No tak. To byłoby nienaturalne, gdyby były w jakichś głupich miejscach. Nie, tu klucza na pewno nie będzie. Może właśnie tak robią w tych... Jak zmieniają trochę mapy, nie? Mhm. Wiesz, kamera nie musi być na przykład od razu w głupim miejscu, tylko może być na przykład, nie wiem, na drugiej ścianie, nie? I to już no. Powiedzmy zmieni w jakiś sposób taktykę. Ale w tych zmianach, co ja widziałem, ja nie wiem, czy on to czy wszystkich zmian, ale ja ostatnio raz widziałem jakieś zmiany, to była nie jakaś letnia mapa i wydaje mi się, że jakiś, wiesz, Hitman Mikołaj i padał śnieg. Tego typu zmiany, nie? No. To tak jak w każdej grze multiplayerowej wrzucają też mikołajowe czapki, nie? Grudny. Dobra, idziemy. Jakbyś tu odpalił te misje z dwójki albo z jedynki, to one są jakoś pulapnięte do poziomu trójki, czy to są czy tam totalnie bez zmian i to są... Znaczy tam chyba graficznie trochę inaczej to wygląda, ale tak efekty, nie? Są z tej edycji, powiedzmy. Zdjęcie Golasowi zrób. A to no, bo Golas przykład, jest tam możesz dalej mieć przedmioty wyżej. Na przykład? Przedmioty z trójki możesz mieć w tych misjach, czy nie wydaje wiesz, mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Kurde, brakuje mi monety, żeby go zwabić, bo ja będę w stanie rzucić tą kokę tutaj, ale on tu nie podejdzie. Ja musiałbym coś... Może... O, wiem co zrobię. Byłeczka. Czekaj, może zrobię save'a najpierw. Daj DJ-owi dwie dychy i powiedz, żeby puścił Darudę. To na pewno ktoś podejdzie. No nie ty miałaś podejść. Kurwa. No faktycznie fajna muza. A co zrobiłeś? Rzuciłem tutaj LED pipe, a babka się... A, bo to jest ten wiatrak, tak? Mhm. To jak wysypiesz w tym wiatraku, to cały klub przecież załatwisz. No i o to chodzi. No. Co? No. Czyli ten koleś przedawkuje, tak? Bo dostanie całą cegłą od razu, a oni będą mieli dobry wieczór. O. No bo to babka, no nic. Czy ty możesz się nie interesować? Collateral damage. Bo zaraz będziesz collateral damage'em. No nic, to dwururka na też. Men Mickey Man dobrze mówi, zamów dedykację dla tego celu u DJ-a, to może przyjdzie. Chyba tak zrobię, no. O, wkurwiła się, dobra. Od kolegów z wojska, dla Mariana, teraz leci Stachurski. Od razu przyjdzie. Wjechała dla kibiców trochę Poznań. Tak jest. Idziesz, typie? Dobra, zrobię save'a. Tylko teraz druga baba stoi, to też pewnie nic nie da. I to skoza na cały klub.
Ja tam wolę ten stary. O, chyba jest. W ogóle bez kitu i kamienia. Mamy to. A jak blisko on musi stać, żeby przedawkować? Tak po prostu. Okej, blik, okej. Skaszlał się. I tyle. Za to się dostaje challenge. Od Mariana dla przyjacieli. Dedykacja. Dla przyjacieli. Teraz go boli brzuch generalnie i on będzie szedł do kibla, z tego co pamiętam. No, nie dziwię się, trochę go może boleć. Mhm. Ja pójdę za nim, sprawdzić czy mu się krzywda nie stanie. Tak, asekuruj go. Będę go zaprowadzić. Asekurował, tak. Jezu, tu jeszcze jeden stoi. Shit. W zasadzie ten gość teraz działa jak chodzący dyspenser do kokainy. Mhm. A ty nie możesz tam wejść? Ten cię nie wpuści, co na bramce stoi? Nie no, on mnie widzi, nie? Po prostu. O, ten będzie tu teraz rzygał. Jak mu możesz pomóc? Trzymać włosy. Tak po prostu zrobię, no. Masz coś fajnego, żeby go ubić? Nie, właśnie papier nie. Papier toaletowy. Papier toaletowy? Cześć, ma teorii. Zrób mumię z niego. Teraz mam Semtex. To zaszyj mu w brzuchu. O, jak przyjdą go sprzątać, to wtedy go detonujesz. Nie, jego już nie przyjdą sprzątać. Czego ja go nie mogę tu schować? Przy tym już są dwa trupy, może ktoś jeszcze się bawił. Już tam się ktoś bawił. Nie, ale dziwne, powinno się dać go tutaj wsadzić, bo to jest teraz bardzo niebezpieczne, jak ja otworzę te drzwi i ludzie zobaczą, że on tu leży. Bo on jest tylko nieprzytomny. Za skór mówi. No tak, ale... A, pierwszy target. Nieprzytomnych właśnie można wsadzać w ten sposób. Dobra, nieważne. Zabij go. Albo poćwiartuj go i w ten kosz obok. Albo w tą studzienkę go wpuść, jak go poćwiartujesz. Czekajcie, mam pomysł. O, safe. On mi tu zostawił Semtex Demo Block MK3. Zobaczycie, jak go... Mój ulubiony Semtex. Tak. Zrób jak Vietcong, połóż go na... Rzucił go prosto w głowę. No i teraz fajnie by było zbawić jakichś innych tutaj. No mówię, zrób jak Vietcong. Vietcong martwych żołnierzy kładł położonych klatką piersiową na minę. I jak Amerykanie chcieli pomóc swoim i podbiegali do nich i podnosili, to mina wybuchała wtedy. Chcecie zobaczyć, jak wybucha zza drzwi, czy mają być otwarte? Najlepiej, jakby tam ludzie jeszcze przyszli, ale okej. No to otwieramy. Jego chyba nikt nie widzi. Oni są tutaj zajęci ciekawszymi rzeczami do kibla, czekają, szczać im się chce pewnie. Albo otwórz wybuchem. O, w sumie... Bo przyciągnij zwłoki w tłum. Albo bądź tym pierwszym, który krzyknie, o trup! Coś takiego, niemożliwe. Nie, no kurwa. Chyba by jest collateral damage. Wow. Jest suspicious, ja muszę się stąd ewakuować. Kącik wietnamski jak zawsze zaskoczyłem. Nigdy nie wiecie, kiedy się będzie kącik wietnamski. I teraz go możesz schować za skurwę. Wybuchowa impreza, no. Co? O, tam na kartonie było fajne logo, Dr. Pop. Taką koszulkę mógłbym mieć. Dr. Pop, okej. Okay. Możemy wziąć na przykład kokosa. Jest Buda Ursa. Albo ananasa. I jak się czujesz, bartenderze? Snapnek, no. Ja czemu oni wszyscy w maskach są? No bo żeby nie było widać twarzy i żeby nie trzeba było mock-upu robić. Słusznie, smart. No. Jak w Dying Light'cie. W Dying Light'cie też wszyscy mieli maski. Dobra, pisuary. 1-5. A tu generalnie teraz się odbędzie sprzątanie zwłok. Widzę, ta pani już jest zapakowana i czeka na swoją kolejkę. Faktycznie jest w worku. Co tego, jest, kurde? Tego czemu pana już nie ma. Przejmuje, co się dzieje w tym klubie na co dzień. Tamtego typa. Za dużo
Dużo worków na zwłok mają w tym klubie zdecydowanie. A tego typa tutaj ciągnie, zobacz. A to jest też cel, tak? Którego musisz zrobić, ten drugi? Nie. Nie, nie, nie. Bez mu pomożesz. No, jemu się chyba zdawało. O fuck, co ja teraz zrobiłem? Morrison pyta, czy nie byliśmy nigdy w klubie. No ja przed pandemią widzę, dużo się pozmieniało od tego czasu. No, działy się rzeczy. Dobra, to pójdźmy w takim razie do klubu na drineczki. Co wy na to? Okej, okay, dobra, wchodzę w to. Jeszcze z godziny streama. No. Ja myślę, potem. Że dzisiaj... O Jezu, ja... w ogóle mnie tu nie powinno być. Ja muszę stąd wyjść. Wyróżniasz się w tym trochę na różowo. No. Bardzo możliwe, że dzisiejszy stream skończymy trochę szybciej, chyba że będziemy grać te eskalacje, bo tutaj nie ma, jakoś tak sprawnie idzie w miarę. Czyli no za dobry jesteś. No. Jestem za dobry, no. Jeszcze jakby był ten... no, jakby jeszcze kosz, byś podbiec, wsadzić do kosza i byś wszystko w zasadzie zrobił. Nie byś jesteś najlepszy, moglibyśmy kończyć. No. Ten budynek, te schody, ta klatka schodowa wyglądają jak w kontrol trochę taki. No, jak ten cały... Rzuciłem gościa przez balustradę, widzieliście? No, nie dało się nie zauważyć. O, czekajcie, temu typowi zdjęcie w końcu zrobię. Łuki, dzień dobry, przepraszam, spóźnienie, zgubiłem się w Flight Simulatorze. O, tobie się udało. Możesz się przebrać za niego? Nie. To jaki to jest no, ma. Speedosy. A trzeba mieć jaja, żeby w speedosach pójść do klubu. Byś go też spuszczał? Mhm. Nie po to save'a robiłem przecież. Czybyś nie miał biletu? Teraz piszę, że nie możesz zaczekać misji. Misji na pociągu, misja trwa 15 minut i jest mega krótka. Tak, tam będziemy, to będzie taki stream na dokładkę. Ja się w ogóle zastanawiam, czy go nie zrobić jako część tej przedostatniej misji. A przedostatnia jest normalna, krótka, długa? No właśnie jest dosyć długa, ale możemy tak to połączyć, zobaczę. Może wymyślę jakieś inne zabawy na tym. Odpoczywasz, albo nie wiem, plujesz z balkonu. Pluję z balkonu, no. Tam gdzieś powinien leżeć ten typ, co go wyrzuciłem przed chwilą. Spoko, zaraz go przyjdą sprzątnąć. Może jest porządnie sprzątali. Ale jakoś to się nie... nikt nie przejął tym, widzę. On tu chyba... On dalej tu leży, nie? Jeszcze nie w worku? Co nie. Wiesz, spadł pod schody, to jest takie niefortunne miejsce trochę. Tutaj często ludzie leżą. Tak. A te drinki, to co tam z nimi można robić? Otruć jednego z gości. A. Tylko brakuje mi trucizny. Wiecie co, ja sobie zacznę od nowa, to będzie prościej. Mhm. Chyba, że... Poczekajcie, gdzie by tutaj truciznę móc... Nie, wezmę truciznę po prostu, będzie... Będzie łatwiej. Jak w życiu. Tak. Łatwiej wziąć w domu. Dokładnie. Tu mam do wyboru, do koloru, wiesz, zabójcza, trucizna... Lockpick. Truta strzałka. No. Ta. Mina? Zatruć komuś drinka miną? Niestety, nie. Podaj mu drinka i połóż szklankę na minie. Jak podniesie, żeby się napić, to wybuchnie wtedy. Czego się nie domyśli. To było wtedy, był taki film z Sylwestrem Stallone i Sharon Stone. On był jakimś ekspertem od materiałów wybuchowych i tak załatwił jednego gościa, że podłożył mu taką minę w filiżance, że jak podniósł filiżankę ze spodku, to wybuchł specjalista. O, tak. Mhm. Tu można stamperować obraz i wtedy ktoś tu przyjdzie. I kroła pójść. Później jakieś koty albo coś. No, nie musimy tego robić na szczęście. Czekajcie, gdzie jest wyjście na ten tarasik? Wszystkie kegi zatruj, wszystkie. Wszystkie. Wszelki wypadek.
bez świadków. Może tutaj. O shit. Co, wziąłeś nóż ten do papieru? Tak, jakiś tam był. Tapet. A teraz tapeciarz. Gdzie ty jesteś? Co to? Deus Ex? Mhm. To tak to wygląda. Wiesz, kogoś jak ten, jak Batman kogoś porwi do góry. Dobra, muszę stąd coś... Oznacz cały alkohol jako bezalkoholowy. Tak. Kurde, to nie będzie takie proste z tej strony. Shit. No nie było proste, to było nudne. A co teraz planujesz zrobić, powiedz? No muszę się dostać do Juice Baru, ale on jest zupełnie po drugiej stronie mapy. Próbujesz innego przebrania. No, tu musiałbym mieć inne przebranie. Nie, ja po prostu wrócę tam. O, znajome kible. Pan Perso, był też taki film, w którym ludziom w jakimś płynie podawali materiał wybuchowy i potem ich zdalnie detonowali. No, to brzmi nawet gorzej niż ta mina w filiżance. Brzmi jak nanity. W sensie dalt. Chyba, że to były takie bardzo małe granaty, po prostu takie wielkości. Takie bardzo małe. A papów takie. O, chyba pozbierali tego gościa, co tu leżał. A nie, albo przecież to było... Albo to nowa gra. To nowa gra była, okej, okay, dobra. Nie było tematu. O, może znowu go wyrzucimy. Tego nie, tego w Speedosach bywa, no, on się prosi. No ale ten jest... No dobra. Ja nie wiem, czemu się nie można przebrać za niego, no. Już on na pewno jest stałym bywalcem w tym przebraniu, w samych Speedosach, by cię nikt nie ruszył. Nikt. No wiesz, gdyby on miał maskę, to jeszcze miałoby sens, ale... No co tym nie wiesz, on wygląda na ogolonego, a może ten, może Hitman ma dywan na klacie, to by nie pasowało. Na przykład, tak. Dobra, idziemy do baru. O, tu laski sobie robią selfiki chyba. Możesz też? Nie, ja jestem zbyt mało fotogeniczny. Lecz żeby cię nie oznaczały, sobie nie życzysz. O, to jest coś, co ja muszę zapoizonować. Tu jest jeszcze jakaś hipsterska impreza na dachu. Mhm. Plaża miejska. Tak, tu plaża jest taka miejska. Plaża z drineczkami ogólnie. Takie wiesz, na paletach, stoliki, klasyka. Zatrułeś? Tak. I on nie przeszkadza mu, że mu tam jakieś wrzucasz, tak? Pigułki, gwałty. Nie. Mam nadzieję, że się ktoś inny, postronny tego nie napije. Już myślałem, że on idzie się tego napić. Tak nie działają rzeczy, że ktoś się podchodzą do stołów i piją nie, sobie drinki. To chwilę potrwa, wiesz, zanim on się tutaj objawi. Tu jest jeszcze jeden. Jego też zaraz obsłużymy, poczekajcie chwilę. Dajcie mi momencik. A tą truciznę, no. którą wlałeś, to nie gościowi, który już tam stał? Ten drink na kogoś czeka? Nie, to jest taki drink, który po prostu będzie wypity przez tego, kto ma to wypić i tyle. Czyli to jest czyjś drink? Tak. Weź kurwa dojdź do tego, że ten drink, który tutaj stoi w tym klubie na 300 osób, to jest ten drink tego gościa. Bo musisz po prostu popatrzeć, jak on chodzi, nie? Okay. I jak przychodzi do tego drinka, to znaczy, że to jest to, co potrzebujesz. A tym pierwsza zasada picia drinków w klubie, no nie zostawia się drinka, nie? No, proste. Chyba, że jesteś nietykalny w tym klubie. No to... Okay. To wtedy to jest tym bardziej. Klub. Chyba, że to jest twój klub. Gdzie jest ten... Potrzebuję klucz francuski, żeby odkręcić zapór. A patelnią nie da rady? Abi kogoś. O, chyba się napił. Masz młotek, masz patelnię, na pewno odkręcisz. Mhm. Musisz tak nacisnąć młotkiem i patelnią. I to... Musisz ścisnąć jedną rękę młotkiem, drugą patelnią, tak bardzo mocno ścisnąć, bardzo nie kręcić mocno. Wtedy. No. Ja nawet nie wiem, gdzie ty teraz jesteś, to już jest inna mapa, to teraz w Skyrimie, mówię, dobrze mógłbyś być. O, tak. Gdzie ty jesteś? No tutaj jest fajnie widać, zobaczcie ile ich jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Wow. No. Okej, okay, no trochę ich jest. No trochę jest.
A ja dalej szukam klucza francuskiego. Nie pamiętam, gdzie klucz francuski tu leży. Wybaczcie, mi to chwilę zajmie. Nie szkodzi, masz patelnię, jest dobrze. Ja bym tam kogoś trzepnął tą patelnią po drodze, żebym się nie obraził. No to spoko. Spoko. Tego typa w klapkach może. Albo całą kolejkę. Po kolei. Boink. To ja bym się tak przebiegł i wszystkim trzepnął z tej patelni. Ha, temu gościowi się należało. Ogrodniczki i gigowa klata. Come on. Podnieśli go, wszystko jest dobrze. Ty, ale w taki strój to się jeszcze nie przebierałem. Ty, on wygląda jak z tego, jak z Syndicata. No. No to jest ewidentnie twój strój, Mike. Tamten już jest w ciężkim szoku, nie? Jak tylko wejdzie między auta. Pa! Jestem trochę hunted, więc to nie wyjdzie. Oink. Mam tylko hobby knife. Możesz z samochodu czegoś wyciągnąć? Jezu, jeszcze zaczęło trąbić. No Mike, ty teraz to już rozpętałeś wojnę. A, bo za tego gościa się nie można przebrać. To jest taki nieprzebieralny typ. No to jest akurat glipa, że nie może za kogoś przebrać. To mi się nie podoba. No. To typowi w ogrodniczkach się upiekło. On jeden przeżył i uciekł. Gdzie jestem w ogóle? Się rano obudzi. Najbardziej był winny. A mu się udało. No ten to był rzeczywiście najbardziej winny. Dobra, jeszcze był winny noszenia ogrodniczek na gołej klacie. To jest zbrodnia wystarczająca. Albo nie, o, jak już to żeśmy zrobili, to zrobimy inaczej, bo tutaj się można, ja mam jestem barmanem i mam taką kartę wstępu, że mogę serwować te drinki, więc zaserwuję takiego drinka, że koleś się posra tutaj przy barze samym. A byś robił takie eliksiry? Tak. Jak ten, 7-latek w wannie? Szampon, mydło, proszek do prania. O, tu jest klucz francuski. O, jak pięknie. A co się robi kluczem? Przypomnij mi. Odkręca się zawór. Z czym? Z gazem. No, rozumiesz. To też ładnie. Czekaj. A, dobra. Poszedłem nie do tego baru. Juice bar jest przecież tam na kółkach. Jezu, ile tu jest ten barów? Mnie teraz zejrzał. No, tu jest dużo barów. Chciałem za szybko, sorry. No to jest juice bar. Juice barów jest kilka, bo tu jest taki jeden, a tam jest taki drugi na kółkach. Właśnie, w tej grze powinien być taki challenge, jak powinien być taki tryb party hard, że masz zabić wszystkich i mają się nie wygryć. Są takie tryby, gdzie musisz zabić ludzi totalnie będąc niewykryty. To są takie, wiesz, takie uber achievementy jakby. Ale wszystkich. O, ale ten ma krok. Ciamora! Get out of my face, okay? Co się robi w juice barze? Oprócz tego, że się juice pije. Muszę dismissnąć tego gościa i samemu stanąć za konsoletą. Powiedzmy, że jest zwolniony. No. Aha, czekaj, bo to się wchodzi z drugiej strony, fuck. No co, chciałeś przez to okienko do wydawania juice'u, chciałeś wejść. Ty, typie z pizzą. Jezus. Się odwinął, zajebał mu. Jezus, ale to jest... Ktoś nie spodziewał. To jest labirynt. Nie spodziewał się, no w ogóle. To za pizzę z ananasem. Tak. Tak, Daniel mówi, że w juice barze wodę po pomidorach podają. Tak. No i teraz to ma sens. No. Aha, on tutaj stoi, ten gościu. O, to go zaraz... Serwni juice'a. Dosypałem mu. Serwni juice. No chodź tutaj, łyczek czegoś pysznego. Dodajesz poison? You look like a citrus type to me.
Fajny, ten gest był fajny. Te teksty są zajebiste. O kurwa, mocne. Ups. Jest tak mocny, że aż karabin z niego wyskoczył. Może soczku? Tak się napił, że od razu lód dropnął. No. Tego rzuć kokos. Nie, on mi jest niegroźny. Mogę go olać całkowicie. Dobra, potrzebujemy jeszcze raz tego klucza francuskiego. W Colorado można zabijać jako strach na wróble, o to zajebiste. Mm-hmm. Ty wziąłeś banana teraz? Mm-hmm. Banan to jest... się odblokowuje masowe podpalanie wszystkich. Okay. Banan to jest bardzo versatile weapon. Może kogoś rzucić, możesz kogoś potknąć o banan. Tak, potknąć kogoś o banan. Mm-hmm. Pamiętacie, gdzie był ten klucz francuski? Tu z tyłu chyba, nie? Na zapleczu tego pierwszego baru. Tylko ja mam nadzieję, że ja nie załatwiłem tego gościa, którego chciałem załatwić tym drugim sposobem. Czekajcie, gdzie ja w ogóle jestem? Tutaj. W drugim barze. Obok barze. Juice baru. Damn it, to był chyba ten. Zabij kogoś innego, sztuki się będą zgadzać. No w sumie. Nie, poczekaj, bo... No, to rzeczywiście był ten. Fuck. Dobra, to zabijemy kogoś postronnego. No nic. Czy zwieracze z lutem to lutacze? Tak, dokładnie tak. Zapytaj go, czy ma smoksy. Która godzina? No tu jakaś dobra odpowiedź by się przydała. Nawiązanie do klucza francuskiego, a nic mi nie przychodzi do głowy. Tak. Nie wiem, bagieta? Bagieta. I do kanału, co za gość. No, to można też spuścić mu na głowę. A ten luz to jest tak, że ta cała butla poleci, czy? Tak, właśnie to chcę zrobić. Lokiem możesz rozciapczać banana i ktoś się może na nim wypieprzyć. Przerabialiśmy czym mogę rozciapczać banana? Jeszcze raz? Kapslokiem. Kapslokiem. A, kapslokiem, tak. Zrozumiałem glokiem. Glokiem też. Pewno też. Glokiem pewno też. Możesz strzelać, możesz też kolbą uderzać. No. Która godzina w pół do śmierci? No, to jest dobra odpowiedź, Daniel, ale chodzi, żeby klucz francuski był w tej odpowiedzi jeszcze. Ten pan tutaj generalnie pali papierosa. Kluczowa godzina. Co? Kluczowa. Kluczowa godzina. Głupie. Głupie w chuj, ale w sumie nawet pasuje. No tak, tylko jest bez sensu. Fajnie, że pasuje, ale jest bez sensu. No teraz się zakradli. Tamta świnia ma trzy oczy. Ładna. Świnia ma kły, bo to jest guziec. No gdzie tam u góry to różowe? Ty-ty-ry. Nic się nie stało, ty-ty-ry. Trzeba to... Czy trzeba to zgrać czasowo, czy to jest tak ukłon w swoją stronę, że wybuchnie wtedy, kiedy on tam będzie? Wybuchnie wtedy, kiedy będzie i zapali fajkę, bo on pali papierosy. A, no, więc... to dlatego wybucha. No to tak, to jest akurat sprytny trigger. No. Tak. O, spray. Walnie jakiegoś taga. Taga. Rzeczywiście ta świnia ma trzy oczy. No, mówiłem, że nie jest coś, co bym wymyślił. To jest w ogóle jakiś achievement od przodu. Też wewnętrzny, żeby jakimś malowidłom zrobić zdjęcia, ale go nie zrobiłem. Chyba trzech czy czterech mi brakowało do sukcesu, bo tam jest, nie wiem, pięć albo sześć. Przy głównym wejściu było jakieś, nie? Ich pełno, jak się, wiesz co, jak zaczniesz się rozglądać, to tu wszędzie jest jakiś unikatowy taki graffiti. Mhm. No gdzie jest ten... A, on tu idzie. Sorry. Weź ten Batman, włącz moc, zobaczyć, gdzie on jest. Tu.
O, idzie, idzie. Zrobię mu zdjęcie jak paparazzi. Zrób mu zdjęcie, jak będzie ten, jak będzie go płomień obejmował z tej butli. Oni wszyscy wyglądają tak samo. Idzie. To są jacyś agenci? Tak. O, tamten koleś. To są tajniacy. Tamten koleś wie, co się śmieci. Kończ tą rozmowę. Kończ tą rozmowę i spadaj stamtąd, bo to... Dobra. O, fu. O. No ja bym nie palił przy buty, która się tak poci. No nic, czas sobie zapalić. I prosto do wody, pięknie. No, tak, i to jest taki unnoticed kill, nie? Więc nikt się nie zorientował. No tamten na tym, na ławeczce obok trochę się przejął, ale... On się trochę przestraszył, bym nawet powiedział. Pan się przesunie, bo ja tutaj muszę... podnieść. Przepraszam, ja chcę podnieść to, co zostało tutaj. No, to ważne jest. Bardzo nawet. Co to jest, grzebień elektryczny? Nie, to jest taki elektroniczny haker, że mogę drzwi hakować. Moim zdaniem to jest grzebień elektryczny. Dobra. Muszę sobie przypomnieć, co jeszcze chciałem zrobić. Do piwnicy idziemy, do szefa wszystkich szefów. Do Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. Ktoś pisał, że jest ładnie zrobiony ten jego gabinet. Tak. Ciekaw. No. To dawaj go. Tu. Możesz tam wejść jako barman, czy się musisz przebrać? No nie, to nie będzie takie łatwe. Musisz się za szefa przebrać. Za szefa szefów muszę się przebrać. Nie, jak ten Spider-Man na memie. To ja jestem, nie to ja. A szef w co się ubiera? Hobby soda. Te samo, tylko zielone. Mam wrażenie, że te przedmioty miotane to jest najbardziej przydatna i najniebezpieczniejsza broń w grze. Mhm. I gdzie ty go schowasz, no? No tutaj. Oprzyj go o ścianę. O ścianę, tak. Niech śpi. A czekajcie, bo tutaj jest też śrubokręt. On się może bardzo przydać też nam. No? Śrubokręt zawsze. Tylko uważaj, żeby pikutka nie potrzebowała, bo wtedy masz przesrane. Wtedy jest no dobra. No, to teraz wejdę jak... Aha, poczekaj, nie, ja nie wejdę, bo to był ten cieć. O Jezu, dobra. No co? O, akumulatorem kogoś rzucę. No. To brzmi fajnie, zawsze jestem za rzucaniem ludzi akumulatorem, ale... Aż se save'a zrobię. Czemu możesz nie wejść? Jest ryzyko, że się nie dostaniesz do piwnicy? Piwnicy. Pum! A najlepsza była ta pani, która stała tam obok i mówi Jesus! To twoja dzienna dawka elektrolitów, kurwa. Uzupełni elektrolity. Cieciu. No dobra. Kurde, jestem hunted ogólnie. Powinienem przebrać się z powrotem. O, wiem. Przebiorę się za bartendera i już mnie nie znajdą. Nie możesz się, a możesz się przebrać po prostu za gościa? Jest taka możliwość w ogóle? Za gościa czy... skąd? No, za gościa tego klubu, no. Dzień dobry, przyszedłem potańczyć, no. Security tak, wiesz, znaczy się. Nie, normalnego za uczestnika imprezy, no. Aha, nie, to nie. Wydaje się najprostszym rozwiązaniem bycie w klubie, bo już przyszło się potańczyć. Ty. No, i good. No, ale weź go gdzieś sprzątnij. Dobrze. To teraz idziemy do piwnicy. Ale taki ten spray jest jednorazowy, czy nie? Nie, możesz go podnieść i rzucać dalej. Dobra, spray. Czekaj, to jest... Piwnicy do kokainy. Tak. No, spray lepszy niż kokaina. To jest sprawdzone. No, niektóre są jednorazówki, niestety. Ja pierdzielę, łażę w kółko jak taki cymbał, a przecież jestem zupełnie w złym miejscu. No to nie wiem, jest to pierwszy raz, ale spoko, dojdziemy tam. Muszę przejść na drugą stronę mapy, tam do DJ-ki generalnie muszę wejść. O, tu jest też klucz.
O. Żeby mieć no, dwa. Jak jesteś przebrany za security, to możesz chyba wszędzie wchodzić, co? Tak prawie wszędzie. No może ci bajkerzy mieliby pretensje. Ja właśnie muszę przejść przez bajkerów, bo to będzie najprostsze. O, piłka baseballowa, ale czas. Jedziesz do szefa bajkerów, tak? Czy do szefa klubu? Czy nie, to jest jedno i to samo? Do szefa klubu. No to jest szef wszystkich szefów. Tam się, on się już nie dzieli na więcej. Masz tu zejść na dół? Co? Okay. Ze skoku? No i obiecałeś nam rowerem jeszcze uciec z misji. To będzie wszystko zrobione. Więc nie pamiętaj o tym. Tak. Mam nadzieję, że na końcu jest animacja, jak faktycznie pedałujesz tak bardzo szybko, że czy szybko uciekać. Po to przyszedłem, że zobaczysz, jak na rowerze jeździsz. Tak. Fajnie idziesz do głównego wejścia? Idę do głównego wejścia, bo chciałem... Aha, w sumie nie, dobra. Przez bajkerzy są z drugiej strony. Nie, dobra, przez bajkerów przejdę. Tylko... Bo to nie jest u samych bajkerów, to jest trochę tak pomiędzy. Nie, ja wiem, którędy przejdę. Zupełnie inną stronę. Wiesz, to ty się znasz, nie? Tak. Bo tu jest tyle dróg dojścia i skrótów poodblokowywanych, że mi się już pierdzieli. Ciekawe, czy ci ludzie dzisiaj wejdą. Nie. No, no to myślę. Kiedy gramy, on trochę jak Ron Jeremy wygląda z twarzy, ale tylko z twarzy. Który? A nie. Nie no, come on. Ron ma kręcone włoski. No. Dobra. Tutaj idziemy. Możesz tam przejść przez klub, czy musisz przez jakiś niebezpieczny obszar, nie wiem, przez bajkę? Nie, przez klub przejdę. Poza z kwasem trzeba przeskoczyć. I wahadła z ostrzami. Sekcja platformowa tam. O. Jeszcze mam dwie rzeczy, które chciałem wam pokazać. Myślę, że akurat się uwiniemy do końca. Brzmi jak plan. Tak. Czekaj, wszystko. Czy jestem w dobrym miejscu? Jestem w dobrym miejscu. No, tam klimaks właśnie się dzieje w muzyce. Fuck. Ale to jest wielki kompleks. Ty rzeczywiście musiałbym być bajkerem, żeby tutaj dojść. Oh shit. Znajdziesz jakiegoś, oni się walają. No tego, co stoi na bramce na przykład. A to jest security. Czy to nie jest security club klubowy? No teraz to się wpierdoliłeś. Piłką do baseballa z 5 cm czasztu. Ja muszę to zrobić inaczej. Moim zdaniem bardzo dobrze to robiliśmy, tylko ten pokój mamy zobaczyć. Oh shit. Schowaj się. Ofiara przypadkowa. Jaka przypadkowa? Sam w niego wycelowałeś, to nie jest przypadkowa ofiara. Strzelanie w tej grze to jest... Słabe jest ogólnie, no. Ale to nie jest do używania, nie? Tak naprawdę. Nie wiem, no właśnie to chciałem powiedzieć, to nie jest tak zrobione, że nie wiem, oni wiesz, powołują zespół i mówią, zróbmy nasze strzelanie najlepszym strzelaniem. Tak. Respawn, zrób nam tak. Strzelanie, jak w Titanfallu, nie? Tak. No ale na przykład jak będą robić Bonda teraz, no to Bond już trochę więcej strzela, nie? Zrobię to inaczej, sorki. No a ona się pewnie jakoś bardzo nie będzie różnić, nie? No chyba, że tutaj faktycznie jest to zrobione trochę specjalnie, żeby cię nie kusiło za bardzo, nie? Mhm. Tylko to jest taki ostateczność, nie? Żeby strzelać. Bo mówmy się, dostajesz oprócz broni, dostajesz trylion sposobów, nie? Żeby zrobić wszystko, co byś chciał. Kurde, jeszcze mnie gościu zobaczył na dzień dobry, fuck. No bo to zacząłeś, mieszkasz tu, czemu on jest suspicious? Muzyka złowieszcza zagrała. Ty myślałem, że nie jest piwnica, a ty na dach idziesz. No bo tu jest przejście, drugą stroną się do niego zajdę. Ja jebie. No, to poznanie tych map to jest wyzwanie ogólnie. Musiałbym sobie kanapki robić na drogę, jak muszę z jednego punktu na drugie.
Dokładnie tak. Jak budynek ma więcej niż jedną klatkę schodową, to ja już nie ogarniam. Czekaj, gdzie ja jestem, bo już teraz się sam zgubiłem. O, tu coś leży. Chciałem kiedyś popłynąć w rejs, ale się boję, się kurwa zgubił na tych statkach. No. Czekaj, kurwa, gdzie ja jestem? A, to osz. Ale tym takim, co jest z wielkości miasta? No takim to bym chciał, ale pewno też bilet odpowiednio dużo, dużo kosztuje, wiesz, ja tam... Ja muszę się dostać tutaj do Hirschmüller Office. No to Hirschmüller. Ale o tym jest tak, że te największe, co są wielkości miasta, to są najtańsze mimo wszystko? W końcu tam masz trylion kajut. Nie, ale to nie o to chodzi. One są takie, to nie jest ważne, ile one mają kabin, tylko jest ważne, gdzie one płyną, nie? Mhm. One pewno pływają, te największe pływają po Karaibach, no to tam bilety są po prostu drogie. Wiesz, ja płynąłem dwa razy, nie wiem, promem, bo płynąłem do Irlandii promem, no ale to... Wiesz, no niby tam wszystko było na nim, ale to był bardziej... Takim wycieczkowcem? Nie, wiesz, ja ten z wyspy płynąłem na Irlandię, z jednej wyspy na drugą, nie? To był bardziej... Zobaczcie tutaj, jaki jest zajebisty easter egg. Co tu jest? Jeżus. O, Jeżus. Ktoś to kupił, no. A to nie jest ten... Creative Commons licencja? Może jest. W sumie no teraz tylko teraz, kto ma prawa do tego wizerunku? Tak. Rząd włoski, czy ta kobieta, która go poprawiła? Mhm. Czy rząd jeszcze chce mieć prawa do tego wizerunku? Tak. To jest abandonware teraz. Jestem teraz w tak zwanym kapitanacie. Tutaj przyjdzie pan Hirschmüller i za niego się przebierzemy i przywołamy jednego z agentów, którego normalnie chyba się nie da znaleźć. On przychodzi po prostu, albo jest ciężko dostępny, wiecie? Okej. Ups. No chodź, grubasie. Da się podłożyć jakąś bombę w tym? Da się. Jakąś... W tym gramofonie? Jakiś bombowy kawałek byś chciał? O tak. Z jakimś wybuchowym bitem? No, nie ma sprawy. Tak, to jest pan Miller Milsch. Mhm, Miller Milsch, dokładnie. Ja nikt nie zauważył, że jesteś lżejszy o 30 kilo i nie masz tej podkowy z włosów, nie? To jest nieważne. Otworzę sobie ten save. Z tego co pamiętam, tutaj był kod 1989. Tak. Gold Idol, więc możemy złotym idolem kogoś rzucić. Tu generalnie... No i, tak. I kasę weź. Dzwonimy po security. Tu będzie dobra dyskusja. To ja, pan Miller Milsch, proszę tu przyjść. Nie, powiedz im teraz, że wszyscy mają iść na ten catwalk, tam gdzie jest pod prąd. Natychmiast wszyscy nakładka. Wydaje mi się, że można ich tutaj spędzić w większość, nie wiem czy wszystkich. Ale powinno się dać. I co wtedy, kaczką? Nie, po kolei. Pani już przez interkom podpowiada swoim ziomalom, że ja to ja, a nie Hirschmüller. I tu już generalnie jest tylko takie konfrontacja. Oni wiedzą, że ja tutaj jestem już bez przykrywki. Ale sobie siedzisz jak szef. Siedzę sobie jak szef, no wiadomo. Ale oni przyjdą guns blazing, czy... Tak. No dobra. You're a condescending moron. Po dobrej stronie biurka siedzisz? Chyba tak, nie? Tak. No to sporo tych dzieł sztuki tutaj jest. Epokrat. Ty ich tu więcej idzie. Trzech będzie znajdź. Czemu ukradł Jezusa właśnie? To... W sumie to chciał mieć tego Jezusa, to by było coś. Podkupię, że poczekaj, aż przyjdą pięciu przyjdzie. No właśnie, nie wiem ile ich tu może przyjść. Wiesz, wątpię, że przychodzą wszyscy, ale wydaje mi się, że trzech, czterech powinno przyjść, tak. No zaskoczę, że pięciu powinno przyjść. Pięciu powinno przyjść, okej. Okay. No to co, oni czekają, mają zbiórkę pod drzwiami, czy wejdą? A to podłóż faktycznie, nie masz jakichś ładunków wybuchowych, że jak wejdą, to w sumie mam. To bum.
Okay. Co to po prawej jest? Mały czołg? Po prawej? Mały czołg. Tak. Ty zobacz, i oni wszyscy Miller Mill się przyszli. Inktable, nie. You are a legend. Aha, czyli ich tutaj będzie pięciu. No dobra, patrz teraz. Musisz kiknąć stół. Nie mogę zrobić save'a. Kikuję stół, uwaga. To jest fajny klimat. Przychodzą, siadają, ustawiają się. A ty mi robisz Johna Wicka. Oh shit, no, nie robiłem tego ostatnio. Come on, to było gdańskie biurko, to tak byś łatwo nie przewrócił. O Jezu, nie miałem save'a. Jeszcze raz. Ale to było dobre. To było dobre, no. Ale teraz mi podpowiedzieliście w sumie z tym ładunkiem wybuchowym, to by nie było głupie. Tylko ja go nie mam. Tam, dobra, to nie wyjdzie. Tam na wysokości baru jakbyś położył C4, przewrócił biurko, schował się za nim i zdetonował. No, też by mogło być. To by było coś. Dobra, puścimy muzyczkę jeszcze raz. A jak zabijasz czołgiem, to rzucasz czy lufę wbijasz w oko? Nie, rzucasz. Table flipable. No tam ci dwaj nie dają faka w ogóle, nie? Tylko gruby przyjdzie. Ale oni tak samo wyglądają ci za tym barem. Mhm. Ich jest dwóch teraz? Dwa Miller Milsze w cenie jednego. Say what? Tam ci się skapnęli. Coś jest nie tak. Pani Miller Milch. Pani Miller Milch, co się stało? Thank you very much. oni widzieli jak... Chyba okay. Tak. Dobra, pozbieramy ich. No, wszystkich do szafy zapakujemy. To nie przeszkadza. Nie, w ogóle. Raz. Zmieszczą się do szafy? Ten Miller Mills to gruby jednak był. Czy Miller Mills się jeszcze zmieści, ale z tym trzecim będzie trzeba coś zrobić. Na zaplecze koło Jezusa, Jezusa go. No. Aliby się. Pyk. A tego mamy... No nie. Pod fotel go zamieć. Dampniemy go. Nie, to tam na korytarzu, nie? Chyba. Rzuć go tam w kanał. Nie, tego posążka nie potrzebuję. Ten posążek powinien być w muzeum. Pipu, pupi, pipu. Dobra, nie masz żadnego ładunku wybuchowego? Nie, nie mam niestety. Ale walniemy ich z shotguna, będzie git. A kaczkę? Masz kaczkę? No nie mam tutaj. A golfową? Musiałbym ją smaglnąć tu do środka. My nie musisz się za tym biurkiem, nie możesz. Teraz muszę sobie iść stąd tak naprawdę, oni tu przyjdą, okay. Nikogo nie wiem. A właśnie, Zaskur dobrze mówi, że muszę się schować za biurkiem jak strzelam. Tak, tak, bo tak mnie zastrzelą dużo łatwiej. Nie patrz na to. Właśnie, właśnie to jest najgorsze, że ja nie mogę zapisać jak... Jak siedzę, o, teraz. Jak weźmiesz ten Batman mode, tam się jeszcze za tym barem coś świeci, to chyba telewizor, co? Tak. Tam z telewizorem nic ciekawego pewno. Mm-hmm. Włącz jakąś muzykę, żeby grała. Niech wiedzą, że ty tutaj ustalasz warunki. To włączę. Będę się śmiał, jak on przyjdzie i wyłączy ten gramofon najpierw. To było fajne akurat. Jak Fidel teraz siedzę, nie? Well, well, well. Okej,
No, a co tam idą. U was? Idą. Cześć. Co tam u was? Wszystko dobrze. Ten jest taki najbardziej dopakowany, ten typ, co tutaj wchodzi. No, jeden ma twarz dobrze zrobioną, dlatego on tu jest na pierwszym planie. Let's talk business. I forgot that you're a man of few words. I'm Agent Montgomery. It's a pleasure to finally meet you. You are. Tam gdzie tacy trochę słabi są. O, czemu Montgomery? A gdzie jest piąty? Piąty zasnął tam za drzwiami chyba. A idzie. Ma być 5 kul, 5 trupów. Dobra. To shotgun, to nawet jedną kulą trzech możesz zabić. W sensie jednym nocennym strzałem. Kto to wiedział, że to jest shotgun? Ten? Nice. Aha, szyci. A ty dokąd tam? On biegł do domu akurat. O nie! On mówił, że wynoszę stąd, nie będę. Ja słyszałem, jak krzyczał, że się poddaje, no ale no. Okej. No dobra, ale czy to jest skończona misja? W sumie tak, no przyszło ich tak, pięciu, zabiłeś pięciu, to teraz się musisz przebić do góry, żeby rowerem uciec. Tak będzie. To jest nasz challenge. Tak. Musisz uciec rowerem. To jest achievement, który ja ci robię. Musisz się przebić do góry, żeby rowerem uciec. Dobrze. 3GS. Tak, 3GS-a. To będzie nierówno. No, dlatego właśnie. Okay. Ale tam nie wpadnie, bo tam jest kanał z ciałami. Mhm. Pamiętasz, gdzie jest rower zaparkowany? Gdzie zostawiłeś rower? Pamiętam. On jest bardzo daleko. Jeszcze jestem tam, gdzie mnie nie powinno być, bo się przebrałem za złego typa. No jak to? Za Securitas. To ale źle. Tu mam skrócik. Odblokowałem sobie go kiedyś. A, to też fajne. Łe, to w zasadzie łatwo. Mhm. No dobra, zasłużyłeś na to. Rozwaliłeś. Za 3GS-a, tak. Rozwaliłeś siedmiu gości. Możesz uciekać. Tak. Musiałbym ich teraz obczaić, którędy oni uciekają, w ogóle się ewakuują, bo to jest ten moment, jak zabijesz pięciu i tam ci się zaczynają ewakuować, to już się nie podświetlają na czerwono, więc nie wiesz, gdzie oni są, nie? Musisz wiedzieć, gdzie jakie ścieżki mają ogólnie. A wiesz chociaż, że mają jeden punkt zbiorczy, z którego uciekają, czy każdy ja gdzie indziej? Ja nie pamiętam właśnie, jak to jest. Okay. Wiesz, bo można by ładunek podłożyć gdzieś tak. W tym miejscu, gdzie się zbierają. We wszystkich tych miejscach, nie wiem, tak właśnie, jeden rowerem, jeden motorem. Zobacz, jaka fura. Jedziemy. No. To jest za te. Jeszcze damka. Wermanki typowo. Z karabinami na plecach, nie? Zobacz, jak mu kierownica chodzi. Ale jest gość. PJ, miał być w sobotę podcast, czemu nie było. No a słuchałeś ostatniego? Jakbyś słuchał ostatniego, no. To byś wiedział, czemu nie ma następnego. No właśnie. Ale to w tą sobotę chyba nie wypadał, nie? Podcast nawet nie wiem. Chyba nie. Nawet nie wiem. Ty, będę miał level? Tak, 125. A co ci dają? 125. Co ci dają te levele? No, dłuższego. No aha, no tak, no, rozumiem. Rozumiesz, no. To ma sens. Malus necessary. Zróbmy okay. Replan mission. Jeszcze jedną rzecz wam chciałem pokazać. Tam sobotę nie wypadał odcinek. Myślę, że to będzie ta ostatnia. To teraz będzie. Jest fajny achievement. Ja już mam go zrobionego, żeby ze snajperki pozabijać tych gości. I jak już masz odblokowaną tą całą mapę, to jest cholernie proste, bo się zaczyna tutaj. Mm-hmm. Trzeba wziąć sobie walizeczkę. Możecie wybrać kolor, jaki chcecie. A melinową? Lila róż, dobrze. Arctic Toolbox nawet ładna. Tak. Ale ta ostatnia to tak śmierdzi faktycznie starymi hitmanami. Mm-hmm. Bierzemy snajpereczkę. Ups. Czekaj, bo wybrałem nie ten. Jäger. Tak. Możecie wybrać sobie strój.
Goryla. Nie. Futosud jest fajny. Futosud? O, te, no. Dobry jest. I idziemy na łowy. Kogo będziesz zabijał? Ludzi. Lockpika za skór krzyczy ci, żebyś wziął. Nie wziąłeś. A, ja nie wziąłem lockpika? Nie wiem. Tak, lockpik. Damn it. Nie, to bez lockpika się nie uda. Sorry, myślałem, że mam lockpika. Jeszcze raz. Come on. No. Nie masz, masz urwane rękawy przy koszuli, to pewno rozwalisz z buta drzwi. No. To mocno pociągnie. Czekaj, gdzie są tulsy? Tu. Myślałem, że mam, a zapomniałem, że go nie brałem. To jest w ogóle miejsce w ogóle poza mapą. Tutaj jak się gra pierwszy raz, to tędy się przychodzi w ogóle z tej górki, bo tam jest jeszcze, w sumie mogę wam pokazać. Tu jest jeszcze cały duży fragment mapy, który jest totalnie po nic, ale jest i się z niego zaczyna. Tu jest cała stacja benzynowa, którą możesz obejść dookoła i nic na niej nie znaleźć. A to wciąż jesteśmy na tej mapie z tak. dyskoteką? Tak. Okej, okay, fajnie. Może coś się... na event. Może coś się miało tutaj dziać, ale okroili potem. Nie, bo jak zaczynasz misję po raz pierwszy, to zaczynasz właśnie stąd i ty musisz tutaj przejść i potem schodzisz okay. na dół tutaj przez ten płot i dopiero wychodzi na to, że ty wchodzisz do tej dyskoteki. Okej, okay, dobra. Kumasz. A że tutaj jest wieża, na którą nie można wejść. Czy masz kanister ze sobą? No to jest ta torebka, którą kazałeś. A, to jest ta wiertarka udarowa, tak? No. Dobra. To nie można. To jest tego, co ma, co jest czerwone. Nie wiem. Makita. Hilti, okej. Okay. Hilti chyba jest czerwony. No dobra, możesz nią rzucić? Nie. A, czekajcie, ja muszę... Zesnajp kogoś nią z tej wieży. Muszę ją otworzyć. I co, zostawiłeś? I co, nie potrafisz wejść z nią? Nie, z nią nie można wejść, no. A z karabinem już tak. Zostaj pomocą. Błaziłeś kiedyś taką wielką walizką po drabinie? Tak. Zobacz, jak to jest wysoko. Zawsze. No i mówiłem, że mieszkam na drugim piętrze i wchodzę pod okno z zakupami. Okay. Ferrari wśród śrubokrętów. No. O! Ten typ mnie zajrzał. Który? What? Ten, co kokainą powinien dostać normalnie. Ale on cię wypatrzył. Co za gość, to jest niemożliwe akurat. Pół sekundy, nie? Nie, bo on miał lornetkę, wiesz? On ma lornetkę i obserwuje otoczenie. No ale come on, jest ciemno w lesie, akurat w to miejsce patrzę. Kurde, jak może się robi z zooma? A może nie ma zooma? Już nie pamiętam. To za mało. Kółkiem? No bo tak to jest bez sensu strzelanie. Ale jesteś w stanie pięciu zabić stąd? Jedną kulę? Trzech co najmniej. Pięciu chyba się nie da, bo oni są pochowani. W ogóle nie ma ten opadania kuli? Jest. O, już strzelają do mnie. Pan Persson mówi, żeby bliżej monitor przysunął. O, no. No, on jest za kontenerem. No. Ten jest pod ziemią. Ja kiedyś myślałem, że do nich można tu strzelać, a oni są pod ziemią niestety. Albo ten jest za ścianą na przykład, nie? Więc to nie jest takie hop-siup. No to jest zdradliwe faktycznie. No. Oni tam próbują mnie trafić z dołu, biedacy. A ty co tu przyszedłeś szukać? Hello. Kto tam strzela, no? Iniesz. Tak, zaraz. No i spuść rękawy, bo się przeziębisz. Nie pamiętam, kto to strzela i w którym... Damn it. Nie możesz włączyć tego widoku nie, Batmana i nie pokaże ci się w lesie? No właśnie nie wiem, dlaczego ich tutaj nie widzę. Nie wiem, gdzie oni stoją. Są założone miny. Tak, oni tam nie wejdą ogólnie. Ale ty też nie wyjdziesz. Nie pamiętam, skąd oni strzelają, wiesz? Czy oni tutaj przyszli na dole? To jest takie trochę dziwne. O, tego jeszcze możemy ściągnąć na pewno ze snajperki. No i gościa w gaciach ściągnij. Też jest potrzebne. Nie.
Ballistic no kill. I więcej chyba się nie da, bo ten chyba też stoi już za kontenerem. A nie da się jakoś, nie wiem, strzelić gdzieś obok, żeby się ruszyli? Rykoszetem da. Albo tak, albo nie, rykoszetem. Nie, nie, nie da się. Tu generalnie chyba achievement jest za to, żeby tam kogoś ściągnąć w ogóle z tej wieży, będąc snajperem. Jakoś tak. Nie, no spoko. Gdzie oni są? A, bo oni z tyłu chyba przybiegają. Dobra. Ty, że umierasz. Apteczkę weź. W ten moment, kiedy walizką mógłbyś ich rzucić. Mhm. A możesz podnieść jeszcze tą walizkę? Tak. Albo schować broń do tej walizki z powrotem? Mogę, tak. Właśnie to chcę zrobić. Znajdź inną wieżę. Tak, ja teraz to mogę schować, pójść i generalnie jestem kryty, nie? I idę jak gdyby w ogóle nic. Nie było mnie tutaj. W ogóle nic się nie stało. No tu ktoś leży. To jest trochę faki, że ta armata się mieści w tej walizce, ale okej. Cały ten budynek jest odmalowany. I rzuć go tą walizką. Boink. Snap neck. Następny. No ona trochę waży, jak ma to. Jak ma czołg w środku. Pójdziemy teraz idź tego szefa wszystkich szefów. Tak, tak. I zastrzel go tą armatą. No. No cześć. No bo ty. Nie, ty, a możesz tak strzelić ze snajperki, żeby przebić więcej niż jedną osobę w kolejce? Chyba tak można. No? Teoretycznie. Tak 12 osób tą jedną kulą. Teoretycznie jest to możliwe. A tu musiałbyś się tam za nimi na wejściu gdzieś ustawić, nie? Ten facet dzwoni teraz przez telefon i mówi, że ktoś mu rower podpierdolił, a tam miał pigułki potrzebne na dzisiejszą imprezę. No, ty podbiegnij i powiedz, że nic o tym nie wiesz. Mhm. Weź się tam za szlabanem przyczaj, wyceluj tak, żeby jak najwięcej głów trafić jedną kulą. Tylko jak wyjdę za szlaban, to się kończy misja, wiesz? Chyba. A nie, dobra, mogę być tutaj. Tak. Sejwik. Jak? Ile się da? Zrób world record. Jedną kulą. Kurwa, ktoś tam dalej padł. Nie, tylko jeden. Ale czemu ten na pierwszej linii nie umarł? BA Barakus tu jest, zobacz. To jest lepsze niż Call of Duty. No oni raz. Biegną w moją stronę, nie? To jest najlepsze. Ty, tam ktoś strzela! No. Uciekajcie! Oni chcą cię ten. Autograf cię. Oni cię ten, stormują teraz. No. Co jest tutaj? Nie trafi nas wszystkich. Tak. No nie, to bez sensu. Ja nic nie zrobiłem, chowam snajperkę, przecież... Totalnie nic nie zrobiłem, proszę pana. W takich grach skradankowych to jednak fajnie, jakby broń zabijała dwóch na raz, bo to możesz wtedy czasem się tak ułożyć, nie? Na linii. No. Ale wiesz co, są takie zabójstwa, gdzie mi się udawało to zrobić, ale to dotyczyło tylko tych głównych celów. A może on nie wziął pod uwagę po prostu takich tłumów, które tutaj stały, że... Może tak. No ciekawe, wszyscy uciekli. Koniec imprezy. A ty co? Golasie? Gołodupcu? No, do środka. No. Wszyscy. Ty nie schowałeś tę armatę z powrotem dla niepoznaki. Ej, to nie są tanie rzeczy, no. No. Gdzie ta skrzyneczka nie jest tania. No tak, będą też. To jest. Ale mu zajebał. To jest kolekcjonerska. Kolekcjonerska. Weź trup Rampage tą walizką, wszystkich ten. Do pierwszej śmierci. Masz jedno życie, nie możesz się leczyć. Go. Dobrze. Walizką. Ej, ale tu ich jest dwóch. No i nie mówi, że będzie trudno. W sensie łatwo. Musisz celować szybciej, stary.
Nie możesz używać innej broni, tylko walizki. A, dobra, sorry. Miałem. Nieważne, to się nie liczy. A dobra, sorry. I pakował je między oczy. Ty złapał ją, złapał ją, dobry jest. Chciałem mówić, aby się odbiła od niej, by się jeszcze uchwycił. Perfection. O, ten ją próbował ratować, bo wiedział, że kolekcjonerska. Nie chciał, żeby upadła. Zobacz, on idzie po prostu jak maszyna, podnosi wszystko w powietrzu. Jeszcze nagłówki w gazetach. Zabójca jest... z walizką. Sutka jest bandit normalnie. Ale naprawili tą walizkę, tak? Ona już nie leci wolniej niż Hitman. Nie. To było fajne. Zajebiste. I biegłeś obok niej. Ups. Nie, to miała być trudna gra, tutaj pozwalasz. Gdzie się podzieli wszyscy ludzie z bronią? No oni tutaj wszyscy już uciekli, są zabici. O, tam jest chyba ktoś, nie. Okej, okay, czyli ci z bronią uciekli wszyscy. Ten ma wyjebane, nie? Zobacz, on telefon wyciągnął teraz. No, telefon z ministerstwa. Ten też pisze SMS-a do kochanki. Wszyscy uciekają. A ten jest bardzo zmartwiony. Wyprostuj się, no. O, ktoś strzela wreszcie. Wreszcie się wyprostał. Shit! Oj, trafił mnie ktoś z tyłu. No trudno. Tak, trochę coś... wyrzuciłeś, jakbyś się dowodu chciał pozbyć. No nie moja walizka. To był Hitman w Berlinie. Takie rzeczy się dzieją na dyskotekach, więc następnym razem, jak będziecie na dyskotece, musicie uważać, bo to nie jest, tak. nie przelewki są. I pamiętajcie, nie miejcie śrubokrętu w towarzystwie Pitoki. Tak. Następnym razem pojedziemy sobie do Azji i tam będzie takie trochę taki klimat, taki jakby noir, bo tam pada deszcz, jest dużo neonów, fajnie. I mapa jest 7 razy większa od tej, więc przygotujcie się. Walizki są? Są, wszystko jest. Piłeczki golfowe są, miny są. Będą. Rozgrzeweczkę taką przygotuję, że mucha nie siada. No to pięknie. To super. To wpadnijcie jeszcze jutro na stream z Ascent i w niedzielę. A, racja, bo to miało premierę, czy jutro ma dopiero? Jutro ma premierę. I w niedzielę streamujemy dalej Krandię. Przygotówkę. No właśnie. Oh boy. Więc wpadajcie. No co, do jutra wtedy. No to do jutra, do usłyszenia, do zobaczenia ze mną za tydzień raczej. Nara. Pa, pa. No to trzymajcie się, hej.